Będziemy zaczynać z krótkim opóźnieniem, niewielkim, ale mam nadzieję, że już wszyscy, którzy mieli dotrzeć, dotarli, że zapoznaliście się Państwo także z wystawą pokonkursową, która jest na dwóch niższych kondygnacjach. Jeżeli nie, to zachęcam, jest jeszcze możliwość, jak nie dzisiaj, to do piątku włącznie ta wystawa będzie eksponowana. Od razu dla pewnych ram organizacyjnych zaznaczę, że dzisiejsza dyskusja jest przewidziana maksymalnie do godziny 20. Mamy 2 godziny. Jeżeli by były jakieś później jeszcze pytania, to proszę w trybie indywidualnym albo do nas jako kierownika zamawiającego, czy do przewodniczącej sądu, czy do sędziów, albo bezpośrednio do autorów zwycięskich prac. Szanowni Państwo, witam na dyskusji pokonkursowej konkursu na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przypomnę, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta miejscem, które zostało przeznaczone pod budowę tego pomnika, jest Plac na Rozdrożu i to miejsce zostało także wskazane w warunkach konkursu. Konkurs został ogłoszony w grudniu, rozstrzygnięcie nastąpiło 27 lutego. Sąd konkursowy, który za chwilę odczytam, obradował w ciągu 2 dni, poniedziałek, wtorek, w środę także pracował już nad protokołem konkursowym. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział w obradach, także ekspertom, którzy wsparli swoją wiedzą sąd konkursowy. Sąd był w składzie pani przewodnicząca Marlena Happach. Pan doktor, będę odczytywał alfabetycznie, pan doktor Adam Buława, nie wiem czy jest dzisiaj na sali, chyba nie potwierdzał. Pani Maria Dydek, sędzia referent. Pan doktor Piotr Szpanowski, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma go dzisiaj na sali. Pani Agnieszka Gosik, sędzia, architekt ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Pani prezydent Renata Kaznowska. Pan doktor Tomasz Konior, sędzia, architekt. Pan profesor Wiesław Koronowski, sędzia Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, potwierdzał swój udział, może dotrze w trakcie. Pan Paweł Kurtyka, architekt, dziękujemy serdecznie. Pan Maciej Kuryłowicz, sędzia, architekt Stowarzyszenia Architektów Polskich. Pani przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska, która reprezentowała Radę Miasta, niestety nie ma jej dzisiaj na sali. Pan Piotr Mazurek, radny miasta stołecznego Warszawy. Pan minister Jarosław Selin chyba nie dotarł. Pani dr Paulina Sikorska, przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich. Pan Adam Siwek, sędzia, dyrektor Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa z Instytutu Pamięci Narodowej. Pani dr Agata Szydłowska, Wydział Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Pan Wojciech Wagner, Biuro Architektury. Pan Piotr Walkowiak, architekt. Pan Zbigniew Wieloch, architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Pan Tomasz Żyłka, sędzia radny Miasta Stołecznego Warszawy. Jest też już pani Paulina Sikorska, też sędzia. Zapraszamy na salę. Prócz tego obrady sądu zostały wsparte merytoryczną pomocą 5 ekspertów powołanych przez kierownika zamawiającego, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków profesora Jakuba Lewickiego, przez dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosza Skaldawskiego, przez dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Joannę Mytkowską, przez kuratorkę Muzeum Rzeźby Ksawerego Dunikowskiego Agnieszkę Tarasiuk, przez dyrektor Zachęty Hannę Wróblewską. Wsparli nas także 2 konsultanci. Serdecznie dziękuję panu premierowi za pomoc w obradach sądu, a także tutaj wspomnę 2 konsultanta, czyli Zarząd Dróg Miejskich w osobie Adama Zająca, którego dzisiaj na sali nie ma. Proszę Państwa, zanim przejdę jeszcze do bardziej oficjalnej części już prezentacji, chciałbym podziękować serdecznie i przywitać jednocześnie naszych gości specjalnych. Witamy pana premiera. Witałem, nie ma pana ministra Selina, widziałem także pana burmistrza w Dzielnicy Śródmieście. Serdecznie witamy i dziękujemy za użyczenie terenu dzielnicy. Szanowni Państwo, oddam teraz głos, zanim przejdziemy do prezentacji prac, czego dokona
dokonają oczywiście autorzy, ale także we współpracy z panią przewodniczącą sądu. Ja będę tylko skromnym zmieniaczem slajdów. Oddam głos pani prezydent. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, panie premierze, ja tylko gwoli przypomnienia. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę lokalizacyjną, wskazując, że to właśnie plac na Rozdrożu będzie tym właściwym do tego, aby w tym miejscu właśnie upamiętnić Bitwę Warszawską 1920 rok. Grupa ekspertów, dyrektorzy, Wojewódzki Konserwator Zabytków przygotowali dokument, który stał się podwaliną do konkursu, a więc regulamin konkursu. Ja pokrótce przypomnę założenia. To oczywiście, na czym zależało nam najbardziej, godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej w tej właśnie lokalizacji, w lokalizacji wymagającej ze względu po pierwsze na powierzchnię, po drugie również na oczekiwania nas wszystkich, mieszkańców Warszawy, przede wszystkim mieszkańców placu na Rozdrożu, sąsiedztwa placu na Rozdrożu, którzy bardzo chcieli, aby w tym miejscu pozostał element wody. Nam wszystkim bardzo zależało również na tym, aby to upamiętnienie wpisywało się w bardzo wyjątkowy plac i było przestrzenią bardzo otwartą, było przestrzenią przyjazną, było taką przestrzenią, na którą mieszkańcy po prostu będą chcieli przychodzić, będą chcieli spędzać czas. Jedna dyskusja, mam poczucie, już się odbyła. Była to dosyć żywiołowa dyskusja w mediach społecznościowych. Pewnie ona również nieco przełoży się na naszą dzisiejszą dyskusję. Ja chciałam zapewnić państwa i powiedzieć, że dosyć jednogłośnie, bo nie mogę powiedzieć, że jednogłośnie, ale absolutnie przeważającą liczbą głosów wybraliśmy zwycięską pracę, która w sposób bardzo umiejętny wpisuje się w tą właśnie przestrzeń. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wybrania tej znakomitej pracy, ekspertom, jury konkursowemu, ale również wszystkim tym osobom niewymienionym dzisiaj, które dołożyły bardzo wielu starań. I przypomnę, że to w zasadzie początek naszej drogi. Po dyskusji pokonkursowej rozpocznie się proces negocjowania warunków umowy i proces projektowy, projektu budowlanego, projektu wykonawczego. Bardzo zależy nam na czasie. Też chcielibyśmy, aby upamiętnić Bitwę Warszawską jak najszybciej. Najchętniej jeszcze w tym roku. Mamy świadomość tego, że potrzebujemy czasu na projektowanie. Zobaczymy oczywiście, jakie mamy rozwiązania infrastruktury podziemnej. To wszystko potrwa. To, co najważniejsze, to rozpoczęliśmy bardzo ważny dla nas etap. Stąd też nie przywiązując się do dat, ponieważ państwo wielokrotnie o tym pytacie i piszecie, nie przywiązując się do dat, rozpoczynamy proces projektowy i mam nadzieję niebawem proces wykonawczy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w imieniu sądu konkursowego chciałabym rzeczywiście tutaj powtórzyć bardzo miłe słowa pani prezydent, ale też tak bardzo mojej osobistej perspektywy powiedzieć, że przystępując do prac nad tym konkursem, znalazłam się w sytuacji dla mnie naprawdę niecodziennej. Oprócz tego, że przyszło mi przewodniczyć obradom jury konkursowego w naprawdę niezwykłym wydarzeniu i w takim konkursie, który myślę, że przez kolejnych 100 lat się nie powtórzy, to przystąpiłam do tych prac jako ostatni członek jury. Nie pracowałam bezpośrednio nad samymi warunkami. Tak naprawdę musiałam zastąpić w ostatniej chwili przewodniczącą, która się musiała wycofać. I stanęłam przed zadaniem, kiedy 20 sędziów konkursowych reprezentujących ogromną wiedzę oraz 5 ekspertów i 2 konsultantów miało razem współpracować. Szanowni państwo, nie da się ukryć, że było to zadanie z całą pewnością stresujące. I tutaj muszę powiedzieć najważniejszą rzecz. Wszystkie nasze rozmowy odbywały się w bardzo dobrej atmosferze. Były to rozmowy bardzo merytoryczne. Nigdy nie zeszliśmy na tematy interpretacji, polityki,
Wręcz przeciwnie. Rozmowa była o formie, o tym, co najważniejsze, o tym, jaki przekaz chcemy wprowadzić do przestrzeni miasta. I bardzo szybko wysforowała się ta pierwsza dwójka prac. Tak jak powiedziała pani prezydent, w głosowaniu, w efekcie, ale też to nie było głosowanie na wejściu, to było głosowanie poprzedzone bardzo poważnymi i długimi rozmowami, gdzie naprawdę korzystaliśmy z pełnej eksperckiej wiedzy historycznej, konserwatorskiej, urbanistycznej, ale też artystycznej wszystkich zgromadzonych osób. I w efekcie rzeczywiście przy dużej, tylko te dwie prace zostały zgłoszone do nagród głównych i z dużą większością głosów wybraliśmy pracę zwycięską. Bardzo długą dyskusję mieliśmy na temat wyróżnień, bo wszyscy byliśmy przekonani o tym, że prace przedstawione w konkursie były bardzo ciekawe i były bardzo różne. One były bardzo zróżnicowane i pod względem formy, podania, treści i bardzo ciężko było nam wybrać spośród nich te, które chcielibyśmy wyróżnić. Albo mieliśmy ich bardzo wiele, albo w porównaniu okazywało się, że niektóre tracą. I w efekcie wybraliśmy cztery prace, które postanowiliśmy wyróżnić. Dwie z nich wyróżniliśmy wyróżnieniami honorowymi, dwie z nich wyróżniliśmy także nagrodą finansową w wysokości 5000 zł każda z tych nagród. Postaram się Państwu bardzo krótko przedstawić pracę, ponieważ do nie wszystkich prac mamy dzisiaj reprezentantów zespołów, które mogłyby o tym opowiedzieć same. Także wystąpię nieco, powiedziałabym w tej chwili, z tej drugiej strony, bo jako przedstawiając jakby w imieniu uczestników konkursu. I może zaczniemy od pracy, która otrzymała wyróżnienie honorowe, to jest praca 007. I to jest bardzo charakterystyczna praca, która, powiedziałabym, reprezentuje taką pewną grupę prac nawiązującą gdzieś w swojej formie i do historii oręża polskiego, ale też do takich momentów chwały w historii Polski. Jury doceniło to nawiązanie do tradycji osadzonej w szeroko rozumianej historii oręża polskiego przy charakterystycznym dla lat 20., 30. monumentalizmie. Rzeczywiście zwróciliśmy tutaj uwagę, że nawiązanie jest do zupełnie innego okresu historycznego, ale ta forma w jakiś sposób odwołuje się do czasu, kiedy sama bitwa się odbyła. I to wszystko, przede wszystkim udało się autorom uzyskać formę syntetyczną, a przy tym wyrazistą i zrozumiałą dla odbiorcy. I tutaj rzeczywiście sędziowie zwracali uwagę na to, że to jest jedna z tych prac, gdzie przy pierwszym spojrzeniu ktoś, kto nie szuka tego pomnika, nie wie jeszcze o co chodzi, patrzy i widzi, że to jest pomnik, który mówi o zwycięstwie, mówi o pewnej konkretnej epoce historycznej i nie ma wątpliwości, czego ten pomnik dotyczy. Drugie wyróżnienie honorowe otrzymała praca numer 034. I to jest taka dosyć ciekawa historia, która czasem się przydarza w opowieściach o konkursach. To jest praca, co do której jak gdyby przy kolejnych podejściach, przy kolejnych takich, powiedziałabym, turach rozmów, w pewnym momencie od niej już odstąpiliśmy. Wiedzieliśmy, że ona nie jest pracą, która pretenduje do głównej nagrody i żeśmy jakby trochę o niej zapomnieli. I w momencie, kiedy mówiliśmy o wyróżnieniach, ona nagle wróciła do tej stawki, jak okazała się takim trochę czarnym koniem, o którym niektórzy sędziowie sobie przypomnieli i przekonali pozostałych sędziów. To jest praca, która składa się z takiego skupiska wielu zgromadzonych obok siebie lans. I jak Państwo widzą, wygląda to zupełnie nieprawdopodobnie, ponieważ wydaje się, że te środkowe części wiszą w powietrzu nad tym łukiem, który powstał niejako w przestrzeni wyciętej w tym skupisku lans. I ta pozorna sprzeczność z prawami fizyki nawiązuje do tego nieoczekiwanego, a dla wielu wręcz niemożliwego zwycięstwa. Także jest w tej pracy swego rodzaju, powiedziałabym, taki twist, który odwołując się do tego wydarzenia historycznego, jednak w sposób nieco mniej poważny niż inne prace, może nieco mniej monumentalny, ale jednak bardzo ciekawy, również nawiązuje. Tak jak powiedziałam, dwie prace otrzymały wyróżnienia pierwszego stopnia i te prace zdecydowaliśmy się uhonorować nagrodami pieniężnymi. I pozwolę sobie zacząć od pracy numer 038, która to praca również reprezentuje pewną grupę prac. Nie ma również autora, ja wiem, bo specjalnie jest autor. Czy jest autor? Nie. Jest autor pracy 013. O, dobrze, to bardzo chętnie. To zapraszam wobec tego. Czy chciałby pan opowiedzieć? Praca 038.
To bardzo proszę, wobec tego oddaję głos. Może tylko tytułem wstępu powiem, że to jest jedna z prac, nad którą długo się zastanawialiśmy, ponieważ rzeczywiście gdzieś wszyscy sędziowie, nawiązując do dyskusji jeszcze przedkonkursowej, poszukiwali formy łuku. I między innymi dlatego na tą pracę zwróciliśmy uwagę. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pozwolicie, że będę czytał z kartki, bo szybciej, zwięźlej. Mam zaszczyt zaprezentować koncepcję stworzoną przeze mnie w zespole z architektami Piotrem Dynowskim, Mateuszem Trojanowskim. Podczas tego konkursu otrzymało ono wyróżnienie pierwszego stopnia. Naszym pierwszym założeniem było, iż podstawową funkcją obiektu ma być upamiętnienie bohaterów bitwy oraz faktu, że Młoda Rzeczpospolita odniosła w niej bezdyskusyjne zwycięstwo nad pierwszym totalitarnym państwem, jakim była Rosja bolszewicka. Z tego rozumienia priorytetu wynika kształt zaprojektowanego przez nas obiektu. Jest nim ściana, brama związana swoją wysokością i szerokością, tak zwaną złotą proporcją. Brama ta posiada nieregularne przeprucia w formie arkad na trzech kondygnacjach i w naszym zamierzeniu nawiązywać ma, choć nie wprost, do formy łuku triumfalnego, która to forma jest naszym zdaniem najbardziej adekwatną do rangi wydarzenia, jakim była Bitwa Warszawska. W naszych rozważaniach staraliśmy się podejść na nowo do tego starożytnego archetypu. Wynikiem tego jest przenikanie się w naszej pracy języka architektury współczesnej i klasycznej. Z założenia priorytetu upamiętnienia wynika również symbolika, jaką operuje obiekt, nie tylko na płaszczyźnie formy ogólnej, ale i w detalu. Kompozycja poza współczesnym, silnie zgeometryzowanym językiem estetyki posługuje się szeregiem klasycznych odniesień związanych z zagadnieniem zwycięstwa, bohaterstwa i nagrody. Od strony wschodniej, czy niejako od strony najeźdźcy, elewację pomnika zdobi relief w postaci rytu Orła Białego, strzegącego bramy Rzeczpospolitej, a po prawej stronie na drugiej z trzech kondygnacji obiektu znajduje się uproszczona rzeźba bogini Nika w formie znanej z greckiej samotraki. Ta wschodnia strona monumentu odnosi się więc głównie do informacji, jaką ma nieść pomnik, czyli i odpowiedzi na pytanie, kto wygrał. Strona wschodnia stanowić też miała w naszym zamierzeniu główną elewację, przed którą mogły odbywać się uroczystości. Strona zachodnia z kolei, zwrócona w kierunku Alei Wyzwolenia oraz ku miastu, ma bardziej kameralny wydźwięk. W miejscu odpowiedniku orła z fasady zachodniej umieściliśmy tu ryt Syreny Warszawskiej, mający przypominać, że podstawowym celem radzieckiego najeźdźcy było zdobycie polskiej stolicy. Pragnieniem naszego zespołu było, aby Bitwa Warszawska stała się częścią tożsamości mieszkańców miasta Warszawy. Do dziś wydaje się to być często pomijana lub wręcz nieznana bitwa w tym mieście, dlatego tutaj to uwypukliliśmy. Sama bitwa rozgrywała się na froncie długości niemal 400 km, a działaniami wojennymi dotknięte było wiele miejscowości. W związku z tym na całkowowej partii projektu zaproponowaliśmy opis bitwy, imiona i opisy jej głównych bohaterów, wymienienie prawie 100 miejscowości, w której odbyły się potyczki oraz najważniejszych postaci jak szyfrantów, księdza Skorupki i formacji biorących w niej udział. Po lewej stronie zachodniej elewacji umieściliśmy feston w postaci wieńca z liści laurowych, symbolicznej nagrody za trud i sukces bohaterów bitwy. W naszej najnowszej historii wiele miejsca poświęcamy tragicznym wydarzeniom, które dotknęły Polskę. Jest to zrozumiałe, jednak w tym miejscu mamy do czynienia z jednoznacznym i wartym podkreślenia zwycięstwem. Z obu stron obiektu zakomponowano rynny w formie kamiennych bloków, z których do specjalnej niemieckiej posadzce spływać miał strumień wody jako symbolu oczyszczenia. I przechodząc już do podsumowania, jeszcze tylko powiem o materiale. Całość monumentu wykonana być miała z białego marmuru kararyjskiego, wyróżniającego się wśród innych kamieni szlachetną bielą, niuansami szarego użylenia. Oprócz wspomnianych wyżej wyjaśnień dotyczących architektury obiektu, zależało nam także na uporządkowaniu przestrzennym placu na Rozdrożu. Dlatego pomnik optycznie, chociaż nie fizycznie, zamyka symetrycznie założenie Alei Wyzwolenia, co widać tutaj na tej wizualizacji. Ponadto uwypuklenie w obiekcie kierunku wschód-zachód założenia uczytelnia oś stanisławowską, która w naszej ocenie w tym miejscu, w miejscu placu na Rozdrożu jest mało widoczna. Dlatego zależało nam jednak na uwypukleniu tej osi. Zależało nam także na tym, aby oś nie została zakłócona żadnym elementem, dlatego forma przelotowa łuku triumfalnego wydawała się dla nas najbardziej prawidłowa. W projekcie poświęciliśmy również uwagę samemu skwerowi wokół pomnika, poza miejscem upamiętnienia z elementem wodnym, o którym wspominałem wcześniej, stanowić miał również przyjemną przestrzeń spacerową. W związku z tym do istniejącej wokół tego miejsca bujnej flory zaprojektowaliśmy nasadzenia
w postaci 20 drzew ozdobnych. W założeniu miały one w przyszłości dawać cień oraz wyciszenie, ale również tworzyć zieloną elewację wnętrza urbanistycznego jako oprawy dla monumentu znajdującego się w centrum założenia. Dziękuję Państwu. Myślę, że to zupełny skrót. Bardzo dziękuję i może tylko tytułem podsumowania powiem, że jury właśnie zwróciło uwagę na tą klasyczną, bardzo taką zrównoważoną kompozycję, natomiast zwróciło właśnie uwagę na tą jednokierunkowość, osiowość, która dobrze, że została podkreślona, natomiast plac na Rozdrożu charakteryzuje się tym, że właśnie umożliwia tą widoczność, ekspozycję z wielu różnych stron, a w tym momencie ta praca przez swoją pewną taką, powiedziałabym, płaskość w tym trzecim wymiarze nieco traci, ponieważ ona obserwowana z całego okręgu nie jest tak efektowna. To przejdźmy wobec tego do ostatniego wyróżnienia, również wyróżnionego nagrodą finansową i także mamy tutaj w naszej sali autora, także bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję, przygotowałem prezentację, może przełączymy. Tak, może ona jest tutaj. Może następny slajd. To ja może, żeby nie przedłużać, zacznę mówić. Marcin Kwietowicz, praca powstała w zespole moim pracownianym i przy współpracy Tomasza Górnickiego, który jest rzeźbiarzem. I my zrobiliśmy pracę bardzo w rezultacie jak na architekta rzeźbiarską, co mnie samego zaskoczyło. I zaczęliśmy właściwie, znaczy nasza idea opierała się była dwuelementowa. Może następny slajd. I my staraliśmy się, to znaczy, może tak, może jeszcze. To przerzućmy do, jeszcze dalej. Proszę, bardzo. Dobra, już. Może jednak tak zrób, nie, przepraszam. O, może tutaj. My szukaliśmy, to znaczy staraliśmy się trochę pokazać, jak ta bitwa wyglądała i bitwa warszawska była tak naprawdę bitwą podwarszawską. Ona się nie odbywała w Warszawie, tylko się odbywała, nie wiem, w Osowie, w Radzyminie i tak dalej. I próbowaliśmy trochę wykreować w tej tutaj takie wnętrze raczej zielone, raczej skwer niż plac. Chodziło o to, żeby trochę dać temu charakter takiego mazowieckiego krajobrazu. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką posadzkę z listew, takich listew kamiennych, która jest poprzerastana roślinnością, a dookoła istniejące drzewa dosadziliśmy tam dalej więcej roślinności, natomiast taki dosyć swobodny, w swobodnym charakterze. Chodziło o to, żeby stworzyć taką przestrzeń właśnie trochę takich krzaczorów polnych czy zarośli. A drugi element idei to jest już to, co postawiliśmy w tej przestrzeni zielonej. I szukaliśmy takiej idei, która pokaże jakby dynamikę, siłę tego wydarzenia i triumf oręża polskiego. Przyznam, że głównie, znaczy oglądaliśmy dużo zdjęć, ale również oglądaliśmy to, jak inni artyści przedstawiali tą bitwę i nie tylko tą. I takim wiodącym, takim elementem, który się bardzo często powtarza, między innymi na obrazie Jerzego Kossaka, jest tutaj grupa, w centralnej części grupa żołnierzy, którzy trzymają sztandar pułkowy. I my nazwaliśmy swoją, naszą pracę Sztandar Wolności. I spróbowaliśmy, to też się pojawia na nie wiem, ikonografii, na obrazach prezentujących śmierć księdza Skorupki. I nasza praca jest takim zaklętym w bryle zastygłym sztandarem. Ja nie do końca lubię opowiadać o idei. Wydaje mi się, że idea jest czymś takim, z czym pracuje projektant.
i potem trochę to próbuję zapisać, natomiast potem odbiorca zostaje sam na sam z dziełem i pozostawiam i ma swobodę interpretacji, więc chcieliśmy, żeby to był sztandar, ale nie chcieliśmy, żeby to było takie dosłowne, więc jeżeli to ktoś powie, że to jest płomień, że jeżeli to jest taki coś, chodziło o coś takiego bardzo dynamicznego i energetycznego i mocnego jakby w formie. To jest coś takiego, co ten obiekt wydaje nam się, że z wielu stron zupełnie inaczej wygląda. I co ważne, my nie zdecydowaliśmy, nie mieliśmy śmiałości ustawić tego pomnika na osi. Wydawało nam się, że jak ta oś 200 lat stała, była niezabudowana, znaczy tam stoi oczywiście jeden budynek, to znaczy rezydencja królewska, tak, to znaczy zamek ujazdowski, to że lepiej, żeby tak już zostało. Zaraz może jeszcze wrócimy do rzutu, kurczę. O, dlatego ten pomnik zsunęliśmy z osi i przesunęliśmy do przodu. Chodziło nam o to, że tutaj, gdzie jest Aleje Ujazdowskie, ta rzeźba tam jest wyżej i chodziło o to, żeby to przesunąć do alei, żeby ten obiekt wydawał się większy. Z kolei od strony Alei Wyzwolenia stworzyliśmy przedpole i takie podejście do tej rzeźby. I to, że przesunęliśmy i zsunęliśmy to, to umożliwiło też spojrzenie z ulicy Koszykowej, że na zamknięciu ulicy Koszykowej też się ten sztandar gdzieś tam wyłania. To właściwie wszystko. A, no i właśnie jeszcze jest istotne to, że my pracowaliśmy z rzeźbiarzem. I nie wiem, chyba Andrzej Wajda kiedyś powiedział, że połowa sukcesu to jest dobra obsada. I przyznam, że duża część naszej pracy polegała na znalezieniu odpowiedniego partnera, odpowiedniej osoby, która z nami ten pomnik stworzy. My byliśmy inicjatorem tego, potem pracowaliśmy wspólnie, potem rozeszliśmy się do swoich zajęć i się gdzieś tam spotkaliśmy w czymś takim. Dziękuję. Bardzo dziękuję i chyba po tej prezentacji nie mają Państwo wątpliwości, że jury doceniło przede wszystkim tą autorską, rzeźbiarską formę i zresztą zwrócił uwagę na pewną przewagę jednak prac takich architektonicznych nad rzeźbiarskimi, a tą postanowił właśnie wyróżnić za tą bardzo oryginalną też formę, ale jednocześnie zwróciliśmy uwagę na taką niezwykle pieczołowitą w wykonaniu, w przedstawieniu formy tego otoczenia, kiedy naprawdę układ posadzki, sposób zagospodarowania terenu pokazywał no, prawdziwą finezję autorów. Czy jest z nami laureat drugiej nagrody albo przedstawiciel laureata? Nie. To wobec tego ja pozwolę sobie opowiedzieć Państwu o pracy, która otrzymała drugą nagrodę, która wywołała bardzo dużo dyskusji, ale też bardzo wiele pozytywnych opinii członków jury. To jest praca, która składa się przede wszystkim z takich dwóch półkolistych ścian, które stoją właśnie jak gdyby na osi. Dlatego też praca ta odwołuje się do pewnego rodzaju tamy na Wiśle, ale też do formy rotundy. Tutaj jury zwróciło uwagę na taką komemoratywną formę tego założenia, które pozwala rzeczywiście kontemplować, gdzieś bardzo głęboko zastanawiać się nad tym, co się wydarzyło, nad sensem, nad wpływem na nasze czasy. Te dwie ściany otwierają się, ale one się otwierają w poprzek osi. W ten sposób jakby autorom udało się naprawdę w sposób bardzo udany wpisać te kompozycje w sam plac. W samym okręgu istniejącej fontanny, wewnątrz tej fontanny znalazła się jedna ściana i tutaj właśnie ją widzimy, przy czym ona ma takie bardzo charakterystyczne pęknięcie w kształcie Wisły. Na nią są nałożone pewne informacje, inskrypcje, ale jeszcze po tym delikatnie przetacza się tafla wody. Natomiast druga ściana stoi na zewnątrz tego okrągłego basenu.
i jak gdyby pozwala w pewnym sensie wyłączyć tą przestrzeń z otoczenia miasta po to, aby można było rzeczywiście w pewnym ciszy, w spokoju przeczytać to, co jest napisane na pomniku i nad tym się zastanawiać. Uwagę sądu zwróciła wyważona i ta właśnie niezwykle umiejętnie wpisana w kontekst komemoratywna forma pomnika oraz wysoka wartość edukacyjna, bo tutaj rzeczywiście autorzy od razu zaproponowali pewnego rodzaju przekaz o samej bitwie. Półokrągłe ściany tworzące rodzaj rotundy otwierającej się w poprzek historycznej osi umożliwiły wytworzenie intymnej przestrzeni sprzyjającej kontemplacji. Prosty kształt oddziałuje na odbiorcę nie tylko jako symbol sam w sobie, ale też stanowi tło dla rozbudowanej narracji. I doceniając tę subtelność przekazu, jury zwróciło uwagę, że taka forma przywraca pamięci wydarzenie historyczne, ale to, czego nam zabrakło, to jest ten niezwykle istotny element zwycięstwa. Sąd bardzo wysoko ocenił wartość artystyczną i ideową tego centralnego elementu założenia, natomiast może pokażemy to na innym obrazku. Są tam też takie dodatkowe elementy, jest taki okrągły pawilon szklany, i te elementy uznaliśmy już właściwie za nieistotne. One właściwie gdzieś tam tylko towarzyszą tej głównej, bardzo, bardzo rzeczywiście atrakcyjnej idei. Długo się zastanawialiśmy, tak jak powiedziałam, długo dyskutowaliśmy o tej pracy i właściwie ten element tego przekazu o wiktorii, o triumfie zadecydował o tym, że ta pierwsza praca została wskazana przez większość członków jury. Przejdźmy wobec tego do pracy, która otrzymała pierwszą nagrodę. Mamy obecnego autora, także myślę, że najpierw sam opowie nam o propozycji. A chwileczkę nam tylko tutaj techniczną zajmie wprowadzenie prezentacji, ale może już będę powoli zapraszała tutaj na scenę. I mam nadzieję, że opowie Pan nam zarówno o formie i pomnika, ale też zagospodarowania wokół. Proszę tylko zerknąć na PDF. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło uczestniczyć w tej debacie, która w ostatnich tygodniu zaistniała. A po to tu jestem, żeby dogłębnie przedstawić założenia projektowe. A może trudno czasami, patrząc na projekt, nie wczytując się w kontekst, jak i również filozofię powstającego obiektu, trudno ocenić dokładnie, na czym ten pomysł polega. Ja oczywiście, mając na uwadze moje doświadczenia w projektowaniu muzeów narracyjnych, nie tylko ekspozycyjnych, jak również architektonicznych, bardzo szczególną uwagę zwracam na ten wątek ideowy dochodzenia do prezentowania, przedstawienia pomysłu. Nie jest to łatwe, gdyż ten proces trwa bardzo długo i w przypadku tego projektu trwał bardzo długo, ponad 2 miesiące. Dochodziłem do konsensusu poprzez szkice, poprzez rozmowy, a zrobiłem tych chyba szkiców ponad 100. Tak więc ten proces wchodzenia w tą narrację, przedstawienia tego bardzo istotnego elementu historycznego był, nie ukrywam, bardzo trudny. A dlaczego? To jest mój pierwszy szkic, który zrobiłem już po iluś tam próbach, który stworzył pewien poziom wprowadzenia czegoś, czego wydawało mi się brakowało. W założeniach oczywiście urbanistycznych, a założenia urbanistyczne w tym projekcie są bardzo ważne. Zwróćmy uwagę na szczególny element, na oś stanisławowską, jak również Aleję Wyzwolenia, jak również tą gwiaździstość.
No i bardzo szczególną uwagę zwracam na ten kontekst założeń urbanistycznych, jak i również obiektów znajdujących się wokół tej przestrzeni. Tak więc, mając na uwadze widoki, będąc w tej przestrzeni kilkukrotnie, wielokrotnie, zwróciłem uwagę na bardzo modernistyczne elementy, które stanowią tak zwane skrzydła zamknięcia i otwarcia na oś stanisławowską. Ale zwróciłem również uwagę na to, że plac, który jest teraz, w zasadzie nie tętni życiem. Nigdy nie tętnił życiem. Dlaczego? Gdyż tutaj wprowadzone zostały elementy zielone, ale statyczne. Zazwyczaj fontanna służy do obserwacji, do spokojnego wyciszenia. Natomiast zauważyłem również, że ten element urbanistyczny, bardzo dobrze opracowany w formie tych okręgów, tworzy bardzo silny element, który chciałem od początku zachować. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że będę w jakiś sposób niweczył coś, co przepięknie komponuje się w tej gwiaździstości tego miejsca. Ale zauważyłem, a też było to wytyczne konkursowe, że istotnym jest, aby poza pomnikiem, upamiętnieniem, nie wiedziałem, jaki to pomnik będzie oczywiście, była zachowana ta interakcja społeczności, pobytu i również tego, czym parki służą, czyli miejsca takie, nie tylko pamięci, zadumia, ale również interakcji, a tu te potrzeby były bardzo duże. I również ważnym elementem, który prowadził mnie w tok myślenia takiego ideologicznego, jest to, że w założeniach konkursowych wyeliminowano te przejścia podziemne. Tu widzimy oczywiście po lewej stronie i oczywiście wejście główne i wejście oczywiście podziemne z tej strony. I teraz, mając na uwadze wyeliminowanie przejścia podziemnego, zauważyłem pewien moment miejscu, w którym coś powinno stanąć, w zastępstwie tego. A gwiaździstość, jak i również te okręgi, tak jak w sferze, dynamizują tą przestrzeń, żeby wydobyć coś, co uwydatni się w sposób bardzo silny. Dlatego posiłkowałem się również bardzo ważnymi ideami, symbolami, już nawiązując do nowoszczytności, jak i również do elementów inspiracji świątyni w Boliwii, czy w Rzymie monumentów, które w istocie rzeczy zawsze miały tą charakterystyczną, budującą, wertykalną siłę zwycięstwa, jak i również siłę, która uwieczniała te wydarzenia lub osoby. I te monumenty stanowią pewną siłę uniwersalną. Natomiast w przypadku tego upamiętnienia, co było dla mnie bardzo ważne, ważnym elementem, aby ta siła była wyprowadzona w sposób bardzo dobitny i stworzyła pewien dynamizm w tej przestrzeni, uwydatniający to zwycięstwo. Ale w istocie patrząc na ten plac już po przejściach, po pewnych działaniach również narracyjnych, co jest bardzo istotne, poprzez spojrzenie w ten element kontekstu zauważyłem pewną siłę wirującą, która miała wyprowadzić tutaj coś, co będzie emanowało tą siłą. Dlatego zderzenia elementów, tych właśnie w kontekście miejsca, ruchów, jak i również tej fontanny, która stała się i była moim zdaniem martwą przestrzenią, wprowadziłem do tej przestrzeni tak zwany symbol zegara, cyklu kalendarzowego, który to jest wiecznie przeminający, podzielony na 12 cięć. Znaczy bardzo wiele, uniwersalna forma, a również w Unii Lubelskiej również przyjazna, również obcująca z tą pozytywną stroną, jak i również symbol zegara, który mówi o czym? O czasoprzestrzeni, o czasie. Dlatego te wszystkie elementy złożone w tej przestrzeni, tej trochę łamigłówki, wytworzyły poziom wertykalny, który jest elementem odwróconej w kierunku przeciwnym wskazówek zegarka, stanowiącym pewien symbol, który mówi o odwróceniu biegów historii, znaczącej Bitwy Warszawskiej. I wszystkie te elementy złożone, wysokość 23 metry, jak i również skala tego obiektu, w
wypracowana została poprzez wszystkie te elementy, o których mówię. Czyli to nie jest obiekt, to jest element i elementów tak wiele, budujący to siłę w tej przestrzeni. Poza tym, patrząc na ten obiekt, istotnym elementem jest, że mamy na dwóch płaszczyznach dwie struktury. Struktura agresywna, to jest ta element wcięć również tej tekstury, jak również gładka, która utożsamia się z pokojem, z demokracją i te siły są przeciwstawione sobie, tworzącym w wymiarze już elewacyjnym coś w postaci zderzonych dwóch trójkątów mocnych, zderzeniowych, które insynuują drugą bardzo istotną wartość w tym projekcie, zapoczątkowanie myślenia kategoriami o zderzeniu dwóch sił, wschód i zachód. Czyli istotnym elementem w budowaniu narracji jest dostrzeganie w tym wszystkim różnych wartości, różnych, które bardzo istotnie wpływają na odbiór tego obiektu. No i ten obiekt w przestrzeni i elewacji, tak jak ten szkic, który Państwo widzieli, przedstawia dwie te płaszczyzny obce, które wpadają w wir w przeciwnym kierunku wskazówek zegara, dającym nam siłę przekazu, budującym nam wartość, jak i również istotnym elementem, który jest budujący, że ta fontanna zbudowana z tych mocnych, kamiennych elementów jest również formułą ciekawą. Możemy stworzyć w tych przestrzeniach delitacji tych podziałów bardzo abstrakcyjne, ciekawe, również interaktywne formułę walk dwóch wojsk, polskich i bolszewickich. Tak więc widzimy te kolory czerwone, kolory niebieskie, to są dwa przeciwstawne byty. Tak więc w nocy o zmierzchu możemy zobaczyć bardzo silne oddziaływania poprzez ciekawą interpretację. A ta interpretacja tych zderzeń, tej fontanny, które są na froncie tego obiektu, stanowią pewną całość. Dlatego dodatkowo przy wejściu zaproponowałem również ścianę, która wykańcza tą przestrzeń, która jest stricte edukacyjna, która stanowi pewien element formuły edukacyjnej. Jest to również element betonu architektonicznego w formule tekstury imitującej kamień. Dlaczego beton? Proszę Państwa, dwa obiekty modernistyczne tworzą tak zwaną bramę. One są modernistyczne, dlatego nie wyobrażałem sobie, aby element, który powstanie tutaj, był sformułowany z elementów tradycyjnych, w formule tradycyjnej. Niestety musi uzupełniać tą narrację modernizmu. Dlatego ten obiekt w zasadzie został postawiony jako uzupełnienie, tak jak kotwica, tak jak element wertykalny uzupełniający tą narrację. I teraz, proszę Państwa, udało mi się zrobić następującą rzecz. Ze względu na budżet 3 milionów złotych, to bardzo istotne, zawsze podchodzę do projektu w sposób bardzo rzeczowy, przewidziałem zostawienie większości elementów urbanistycznych w kontekście miejsca, czyli basenu, formuły, jak również zieleni, rewitalizując tą przestrzeń, dodając zieleń, która również jest niezwykła, gdyż poprzez powiększenie tej płaszczyzny w kierunku wzrostu tej bryły, również ta zieleń wzrasta do 3 metrów poprzez pagórki, czyli utożsamianie się z pejzażami polskimi, budujące, charakterystyczne, dające poczucie również kontekstu naszej polskiej ziemi. I teraz otwarcie z tyłu w kierunku już Alei Wyzwolenia, mamy również otwarcie, które tworzy tak zwany grania stosłup. Jest to rzecz, która jest i temat i w urbanistyce bardzo ważny, gdyż to jest ten moment zwycięstwa wiru wprowadzającego ten obiekt w ruch. I ja jeszcze powiem jedną rzecz. I to proszę zobaczyć, jak wygląda tu w kontekście tych obiektów urbanistycznych, modernistycznych. One nie są zgrzytem, stanowią pewien obraz spójności. Elementy jak skrzydła, które są zwieńczeniem przy wejściu, również dają możliwość interakcji możliwych wartych elementów edukacyjnych. Oczywiście w wartych edukacyjnych będzie uzupełniana, natomiast wszystko jest spójne i ważne. I teraz ten element okręgu, tego zegara, tego nowoszytnego, stanowi również klucz tego, co powstaje. Siła 920, wymiarze również geometrii, która jest niezwykła.
Nie jest to typowe przekręcenie, ma to formułę matematyczną, przekręcenie w odwrotnym kierunku wskazów zegara, z teksturą, z głębieniami. I teraz co powiem? Proszę Państwa, nie wiem, czy znacie rzeźbiarza Serre, Cecilladę. Jest to bardzo ważne, gdyż budując architekturę, a szczególnie rzeźbę, musimy poddać się pewnym wrażeniom osobistym, emocjonalnym, będąc w środku, w obecności fizycznej tej rzeźby. Jeżeli Państwo znajdą się w tym okręgu, który może być zagłębiony, gdyż tam jest zagłębienie 2-centymetrowe, woda, która służy do pluskania się, jak i również element, który może służyć do prezentacji, do również interakcji, do przedstawień, jest również tak zwaną sceną. A jeżeli z góry zobaczymy tą przestrzeń, u naszego podnóża zobaczymy bardzo symboliczną, wymowną, estetyczną syntezę bitwy, pola bitwy warszawskiej. I to właśnie chodzi. Czyli nasz umysł musi być na tyle otwarty, żeby doszukiwać się różnych wartości. Wartości, których możemy dostrzec tutaj bardzo, bardzo dużo. Ale spójność i charakterystyka tego jest absolutnie dla mnie zamknięta. Patrząc oczywiście teraz, i zaraz powiem o Serze, czy o Cilladzie. Proszę Państwa, proszę zobaczyć ten wzrost zieleni, jak i również charakterystykę rzeźby, która to rzeźba, z każdego punktu widzenia jest inna. Przez geometrię, cień, strukturę, możemy ją dotknąć. No i teraz powiem jedną rzecz. Będąc tutaj, w tej przestrzeni, dotykając tego monumentu, zauważymy rzecz, myślę, unikatową. Moim zdaniem, to jest moje również założenie, tak jak u Serry, te blachy korodowe, znajdujące się na płaszczyznach wielu przestrzeni, one oddziaływają kiedy? Kiedy znajdziemy się obok tych przestrzeni, obiektów. Ten obiekt wprowadzi nas w wir historii poprzez widok monumentalnej rzeźby, jak również tego zderzenia, jeżeli mogę sobie Państwu wyobrazić, będąc na płaszczyźnie 1,50 m, 1,80 m, wpatrując się w ten obiekt, zobaczymy coś, co nas trochę przytłacza, ale z drugiej daje poczucie czegoś niezwykłego. I to jest istotne, żeby te osie, które widzimy, budowały również relacje. A nie wyobrażam sobie, projektując cokolwiek w urbanistyce i przestrzeni miejskiej, nie patrzymy na pewien kontekst, założenia. Gdyż czasami wiemy o tym. Zdarzają się przypadki wprowadzenia obiektów tak przypadkowo, tak nieprzemyślanie. Natomiast tu każdy element wydobywa coś bardzo oryginalnego. Dlatego każdy kąt, każdy element, każda struktura ma tą finezję, którą dopracowywałem w sposób niezwykle staranny. Taka jest moja rola. W każdym projekcie podchodzę do tego w sposób taki, jaki powinienem. Ja jeszcze powiem szczególną rzecz. To są widoki, które, jak widzicie Państwo, z każdej strony są inne, dające poczucie pewnej niezwykłości miejsca i momentu tego, o czym powinna być ta przestrzeń, zwycięstwie charakterystycznym, niewymiernym przestrzeni naszych czasów. I to jest istotne. I teraz ja jeszcze powiem ostatnią rzecz, już się zagadałem, bo ja zawsze mówię o projektach trochę emocjonalnie, gdyż w każdym projekcie uczestniczę w sposób bardzo emocjonalny. Nie jest to sztuczne, jest to to, co jest kreacją. Kreacją osobistą, tak zwłaszcza robię. Przystępując do tego konkursu, ja zazwyczaj przygotowuję projekty architektoniczne, tak jak ostatnio mauzoleum w Michniowie. Zapraszam Państwa w tym roku na otwarcie. Architektura betonu, bardzo wymowna, ekspresyjna. Czy inne obiekty, które Państwo mogą zobaczyć, Muzeum Głodu w Kijowie, które powstaje w sposób, myślę, nietypowy. Podchodzę do tych konkursów w sposób bardzo rzeczowy. Dlaczego również? Gdyż grono jurorów uczestniczących w wyborze tych prac dla mnie był kluczem wejścia w ten tryb, zaufania, oceny na poziomie profesjonalnym, jak i również artystycznym. I z tego bardzo się cieszę. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, tę pracę uznaliśmy za najlepszą ze względu na wartości artystyczne, na czytelność ideową symbolicznego przekazu.
Ta zaproponowana forma upamiętnia, podkreśla tą cywilizacyjną, a nie tylko militarną rolę bitwy. To, o czym już powiedział autor, wertykalny gnomon w połączeniu z koncentryczną formą tej platformy dla elementów wodnych, one się idealnie wpisują w kontekst placu, ponieważ przy tej gwiaździstej formie jednocześnie została zaakcentowana osiowość. Prosta forma obelisku dzięki skręceniu zyskuje nowe możliwości interpretacji i oddaje powagę zwycięstwa. Mogę tylko powiedzieć, że odpowiadając na liczne pytania, czy dziennikarzy, czy osób zainteresowanych, już wielokrotnie odpowiadam na pytanie, czy to jest litera V, czy to jest helica DNA. I myślę, że ta wielowymiarowość i wieloznaczność jest właśnie wielką zaletą tego projektu. Historyczny triumf znajduje swoje widoczne miejsce w panoramie miasta. Zakomponowana woda i zieleń tworzą przy tym przyjazną przestrzeń miejską, gdzie po prostu chce się być, gdzie się chce chodzić. A koncepcja jest cały czas otwarta na nowe możliwości i nowe funkcje. Tak jak powiedzieliśmy, myślę, że całe jury jest pewne swojego wyboru, ale od początku dostrzegliśmy też pewne możliwości, jeszcze korekty, modyfikacji, szczególnie ze względu na fakt, że chcielibyśmy tę pracę jak najszybciej zrealizować. I tak jury zwróciło uwagę na fakt, że podkreślenia w koncepcji wymaga edukacyjna funkcja założenia. Wskazane dla prezentacji narracji mury od strony Alei Ujazdowskich, o których zresztą również mówił tutaj autor, powinny umożliwiać odczytanie treści na całej długości bez konieczności przekraczania zieleni. Ja nie wiem, czy mi się uda tutaj wrócić do tego slajdu, ale to o, nawet widać na tym slajdzie, one niestety w pewnym momencie ukrywają nam się częściowo za zielenią i chcieliśmy tutaj zaproponować takie przepracowanie, nawet na tym poprzednim slajdzie to było jeszcze widać, o, proszę zwrócić uwagę, w pewnym momencie ta oś tutaj zanika i chowa nam się za zielenią i bardzo chcielibyśmy ją unaocznić. Zastanawialiśmy się nawet, czy w związku z tym ten mur nie mógłby być odrobinę wyższy, co również pozwoliłoby uzyskać większą płaszczyznę dla wykorzystania dla inskrypcji opowieści. Zastanawialiśmy się też nad możliwością wykorzystania tej strony od ulicy, gdzie znajdują się inskrypcje tylko na takiej pochylonej pod kątem górnej krawędzi, ale też pojawiły się tutaj pomysły, że może nawet jeszcze więcej inskrypcji można by tam wprowadzić. Na przykład nazwy bitwy, bo mieliśmy taką dyskusję, czy ta syntetyczna informacja o dacie jest wystarczająca dla przeciętnego turysty czy odbiorcy. Druga sprawa. Należy rozważyć rozwiązania dla elementów wodnych i multimedialnych. O ile nie mieliśmy wątpliwości, że ta wzajemna relacja tej platformy z wodą i samego obelisku jest niezwykłym, ale istotnym elementem całego założenia, o tyle zastanawialiśmy się, jak to będzie funkcjonowało w różnych porach dnia i w różnych porach roku. Wszystkie wizualizacje, które widzimy, to są wizualizacje w ciepłych porach roku. No i bardzo chcieliśmy się dowiedzieć, czy jest też możliwość takiego zaaranżowania, żeby to było równie atrakcyjne, chociażby w takim dniu jak dzisiaj. Zwróciliśmy też przy tym uwagę, że rzeczywiście bardzo atrakcyjne wydają się te możliwości wykorzystania mgły wodnej, wodotrysków, do różnego rodzaju pokazów multimedialnych, ale może nam też trochę zabrakło tego elementu pewnego spokoju, kontemplacji. Być może po prostu nie zostało to pokazane w pracach, ale może ten moment pomiędzy jest równie ciekawy, jak ten moment, kiedy następuje ta pewna erupcja. Trzecia sprawa. Pogłębionej analizy wymaga powiązanie założenia z przestrzenią publiczną wokół. I tutaj o czym myśleliśmy szczególnie. Same schody, które wprowadzają na tą niezwykle atrakcyjną przestrzeń, w naszym odczuciu wydały nam się dosyć wąskie. Spodziewamy się, że tutaj może być duży napływ zainteresowanych. W związku z tym zastanawialiśmy się, czy jednak one nie powinny być poszerzone, a te dwie pochylnie, które znalazły się w efekcie pomiędzy ścianami, są mocno wyizolowane i tak odcinają te osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi od całego placu. I zastanawialiśmy się, czy nie można by jeszcze tej funkcji tutaj tych elementów dopracować. No i wreszcie, tak jak powiedziałam o tych elementach wodnych, które wymagają tutaj może większego zaaranżowania pod względem możliwości działania w różnych porach roku, to podobnie pomyśleliśmy o zieleni. Zaproponowane gatunki, które widać na pracach, no nam się wydają w tej chwili głównie atrakcyjne w latem, jesienią i wiosną, natomiast zastanawialiśmy się, czy autorzy mogliby
czy autor mógłby nam wskazać też, jak to może wyglądać zimą. Jak Państwo widzą, uwag jest, są cztery uwagi. Wszystkie one są dla nas bardzo istotne, ale wydaje mi się, że one w żaden sposób nie dotykają jakby samej podstawowej, głównej idei wartości pracy. Tą pracę można zrealizować w takim kształcie, jak jest. Ona może tylko i wyłącznie zyskać na tym, że dodane będą te kolejne możliwości i walory, ale to jest też jej niewątpliwa zaleta, że ją można rozbudowywać i można ją jeszcze dodatkowo uzupełniać. Myślę, że najważniejsze rzeczy ze strony jury oraz autorów prac padło, a teraz chyba najważniejsza część tego spotkania, dyskusja publiczna polega na tym, że nie tylko my mówimy do Państwa, ale też Państwo mówią do nas, w związku z tym zachęcam do zadawania pytań, ale też do wyrażania swojej opinii i poproszę tutaj o wsparcie techniczne w prowadzeniu rozmowy, tak żeby można było Państwu podać mikrofon. Bardzo uprzejmie proszę tylko o przedstawienie się przed zabraniem głosu. Tutaj są Państwo... Tak, tam jest jeszcze, tam był jeden głos, tu drugi. Wszystko widzę. To najpierw był tam pani. Dzień dobry, Sylwia Modowiecka, jestem po prostu warszawianką. Chciałam spytać autora o ten mur, ponieważ pan pięknie opowiadał o wtopieniu w okrągłość placu na Rozdrożu. Czy nie myślał pan o również zaokrągłonej linii tego muru, który jest na początku? No tak. Znaczy tak, no ogólnie teraz zastanawiam się nad jakby tą sugestią poszerzenia schodów. Ja również zwróciłem uwagę na pewne ograniczenia w konkursie, gdzie była czerwona linia, które czerwonej linii mogłem przekroczyć, tak? To pewne założenia również, które stanowią dla mnie klucz zachowania pewnej normy i również ściany, załóżmy te, również są tym zwieńczeniem zachowania urbanistyki, charakterystyki tego placu. Po prostu. Tak to wygląda i w zasadzie, oczywiście zawsze w tym procesie, w którym to procesie nie było jeszcze czasu, bo projekt był chyba też nie w krótkim czasie, są pewne elementy, które jak widzę są do uzupełnienia, poprawy. Ja zakładam stworzenie makiety, analizy pewnych elementów, tak jak wysokości ścian, jak i również ewentualnie zieleni, która tu w tym przypadku w widoku przesłania. Zaznaczam, te ściany są ponad 20 metrów, to też no, można opowiadać długo. Natomiast istotnym elementem jeszcze, mówiąc o ścianach, czy elementach edukacyjnych, to już odnoszę się tutaj, są dwa elementy bloków kamiennych, które stanowią tak zwaną koncepcję symboliki bramy. No i tak, na tych płaszczyznach również są inskrypcja, informacje edukacyjne, czyli jest to w wymiarze takim balansu raczej zachowaniem pewnej norm. Natomiast nie wykluczam oczywiście uzupełnianie, tworzenia dodatkowych elementów, tak jak ściany wody, która będzie tą projekcją fizyczną prezentacji Bitwy Warszawskiej. A zieleń, tak, brałem pod uwagę również w przypadku zespołu i profesjonalistów tworzących również w tym przypadku zieleń. Brałem pod uwagę również aspekty zieleni zimowej, scenerii letniej. A proszę zauważyć, że te elementy tutaj niskie są krzaczaste, które bardzo ciekawie korespondują w zimie, gdzie widać tą różnicę zieleni krzaczastej, zieleni wysokiej. Czyli ta charakterystyka też jest bardzo uwidoczniona już w sezonie zimowym. A to jest długi proces analizy dodatkowej. Tak, dziękuję. Proszę zostać ze mną. A, tak, dobrze. Można? Utrzymałem? Nie, raczej nie, gdyż wiadomo, że urbanistycznie, jak pani spojrzy na plac, jeżeli mogę przypomnieć ten plac, proszę zauważyć, że mówi pani o tej ścianie po prawej stronie, tak, 14. No to jest linia, która stanowi pewne zamknięcie urbanistyczne. Natomiast te okręgi w zasadzie są wolne od ścian, które wydawały mi się bardzo estetycznie, również urbanistycznie w porządku. Nie chciałem wprowadzać żadnych elementów dodatkowych, których zakłócałbym ten porządek, który chciałem zachować. I to jest istotne w tym przypadku. Czy mogę? Przemysław Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na ten projekt z następującego powodu, mianowicie sprawa odniesienia właściwie wysokości tego obiektu, który pan zaproponował, to jest 20 kilka metrów. Tak. 23 metry.
w stosunku do placu i też w stosunku do otoczenia, bo pan to o tym mówił. Tak. Z tym, że nie powiedział pan dokładnie o pewnych odniesieniach urbanistycznych, które są bardzo istotne. Mianowicie odniesienie do trasy Łazienkowskiej, a jednocześnie odniesienie też do jednego z najwyższych punktów tutaj w okolicy, czyli wież kościoła na Placu Zbawiciela. Ja odnoszę wrażenie, doceniając wartości tego projektu, odnoszę wrażenie, że z punktu widzenia takiego czysto lokalnego, to te relacje między tym przyziemiem i tym elementem wertykalnym, który pan zaproponował, one są no, poprawne. Natomiast wydaje mi się, że tu jest pewien błąd, przepraszam, że tak powiem, jest pewien błąd dotyczący spojrzenia szerszego, to znaczy spojrzenia miejskiego, spojrzenia urbanistycznego, powiedzmy sobie nawet warszawskiego. Mianowicie ten element wertykalny w moim głębokim przekonaniu jest za niski w stosunku do tego otoczenia dalszego. Zresztą widać to na tych perspektywach, które pan tutaj pokazywał, że one są, ten element wertykalny jest niewystarczający w stosunku do rangi wydarzenia, które miało miejsce 100 lat temu. To wydarzenie w pamięci historycznej jest czymś absolutnie unikalnym. Tak się stało, że przez 100 lat nie można było tego upamiętnić. Czyniono rozmaite próby ostatnio, prawda, w nurcie Wisły, jakieś koncepcje, ale tutaj nawet na tym konkursie pojawiła się praca pana Szaroszyka, której ta wieża dochodzi do 50 kilku metrów. I to już jest ta proporcja taka właściwa. Ja nie mówię o tym, że to tak ma być, tyle tylko, że zauważyłem to, że ten element wertykalny wtedy jest bardzo znaczący. Przepraszam za tą przydługą wypowiedź, ale tyle. Ja, odpowiadając jeszcze, zanim oddam głos autorowi, ja chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że analizy były wykonywane zanim w ogóle spłynęły prace widoczności i jednym z kluczowych zapisów w konkursie był fakt panoramy Zamku Ujazdowskiego od strony kanału Piaseczyńskiego i tego, żeby, bo tam się to już zaczyna, i tego, żeby pomniki nie wyrastały nam na dach, bo potem mielibyśmy taką sytuację jak z biurowcem na Placu Unii, który nagle nam wyskakuje nad Belweder jako dwie kondygnacje. I tym punktem granicznym, to w zależności od którego miejsca się patrzyło, ale to było 30 kilka metrów, 40 było już na granicy widoczności. Więc to także gdzieś tam w jakimś stopniu obligowało autorów, ale więcej już autorowi nie będę zabierał głosu. Znaczy, ja robiłem również analizę urbanistyczną. Widzicie państwo, że rozpocząłem jakby mówienie o projekcie właśnie pod względem urbanistycznym. Plac jest zagłębiony, również jest zadrzewiony. No i proporcje placu, i z tym się nie zgodzę, są dużo większe niż w stosunku do wysokości. Niestety na to zwróciłem uwagę bardzo bacznie i te proporcje są zachowane. Jeżeli przewyższylibyśmy ten obieg ponad 30 metrów, musieliśmy go pogrubić. To jest kwestia proporcji zachowania tej przestrzeni, która dla mnie w sposób proporcjonalny również odpowiadała pewnym relacjom budynków, które stanowią pewne skrzydła. Tu w elewacji mogę zauważyć, że ta analiza była robiona również na poziomie, tuż w szkicu mojego pierwszego, proporcji, jakim ten obiekt powinien się znaleźć, czyli do tego grzymsu budynków. I to jest znacząca wysokość w przedziale i wymiarze tej powierzchni, objętości tego placu i również tego aspektu, o którym pan Michał Krasucki opowiadał. Dziękuję. Szanowni państwo, Aleksander Ferenc, jestem burmistrzem dzielnicy Śródmieście i chciałem parę słów jakby o początku w dyskusji, zanim jeszcze w ogóle konkurs został rozpisany. Chciałem powiedzieć o spotkaniach z mieszkańcami Śródmieścia, oczywiście postaram się krótko, no, którzy bezpośrednio zarówno na Komisji Ładu Przestrzennego, jak i Komisji Kultury, a potem jak i na sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
wyrażali swoje opinie co do najpierw miejsca, lokalizacji, a potem jak oni wyobrażają sobie możliwość umiejscowienia tutaj pomnika. Po pierwsze, znaczy ja chciałem tylko powiedzieć, że mam bardzo osobisty stosunek do tego miejsca. To jest ten, ja tędy po prostu przez całe dzieciństwo chodziłem na spacer do, najpierw do Parku Jazdowskiego, potem do Łazienek. Także kiedy się dowiedziałem, że na Placu na Rozdrożu ma być powstać ten pomnik, byłem trochę też zaniepokojony, no bo to jest kwestia naruszenia swoich, moich wspomnień dziecinnych. I bardzo mi zależy na tym, żeby ten plac był jak najpiękniejszy. Natomiast mieszkańcy, po pierwsze oczywiście tradycyjnie mówię tu o mieszkańcach Latawca. Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy z tych dwóch bloków, co jest naturalne, no bo mieszkają najbliżej i najbardziej ich to interesowało. Najpierw oczywiście chcieli, proponowali, aby przenieść ten pomnik, tłumacząc logicznie, że ponieważ przy Rozdrożu są pomniki twórców, czy jest ten cały szlak wzdłuż Alei Twórców naszej niepodległości, kończący się przy Belwederze pomnikiem Piłsudskiego, w związku z czym pomnik Bitwy Warszawskiej logicznie powinien być dalej, najlepiej przed ambasadą rosyjską albo tam na dole przy na pustym placyku przy spacerowej róg belwederskiej. No ale kiedy już nie mieli wyboru, bo ponieważ ustaliliśmy, że jest tutaj, znaczy taka była decyzja, no to generalnie uwagi były takie, żeby pamnik wspaniale, ale tak, żeby się nic nie zmieniło. Inaczej mówiąc, żeby był po prostu zieleń, żeby była pozostawiona fontanna, ponieważ o ile terenów zielonych w Śródmieściu mamy proporcjonalnie dosyć dużo, to fontan niewiele. Natomiast no generalnie uwagi były takie, żeby powstający pomnik jak najmniej zmieniał w koncepcji osi saskiej. I jeszcze tylko teraz, to jest jakby część informacyjna, o czym mówili mieszkańcy, o co wnioskowali. Natomiast ja tylko chciałbym Państwu, i tutaj pani prezydent na pewno wie, pan tutaj architektura również, za tydzień rozpoczyna się dyskusja na temat miejscowego planu zagospodarowania obszaru osi saskiej, obejmujące również ten obszar. Jestem głęboko przekonany, że wśród wniosków, które będą zgłaszane w trakcie tworzenia tego planu, będzie ponownie powracający w zasadzie od lat 80. wniosek o zadaszenie trasy łazienkowskiej. Tak jak to było w ogóle zaprojektowane pierwotnie, tam od mostku Pająka aż po Rondo Jazdy Polskiej. No ja abstrahuję tutaj od kosztów i tej możliwości finansowych miasta, ale być może warto przy ostatecznym projekcie, myślach, jak ten pomnik powinien wyglądać, wziąć pod uwagę, że potencjalnie, ewentualnie będziemy mieli taką przestrzeń publiczną tuż obok tego pomnika. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Jan Maciej Piotrowski. Ja chciałem zadać pytanie, reprezentuję coraz częściej pojawiające się głosy dotyczące zarówno artyście, jak i jury, dotyczące uderzającego podobieństwa pańskiej pracy do obelisku grupy Hypnognosis, promującej płytę Led Zeppelin z 1976 roku. Bo jeśli ktokolwiek chce sprawdzić, jest to dostępne w internecie w wielu miejscach, no mamy tutaj do czynienia z formą 1:1. Jedyna różnica, jaką zauważyłem, że pan zastosował prawoskręt, a tam jest lewoskręt. I no,
nie chcę użyć mocnego słowa na P, ale czy byli Państwo tego świadomi? Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, w naszej codzienności, architekturze, jak i również w przestrzeni, mamy do czynienia z geometrią różną, która jest inspiracją do tworzenia innych brył, które przypominają pewne skojarzenia. A wartością dodaną w tych wszystkich elementach tworzonych jest właśnie ta różnorodność. Natomiast jeżeli krąży popkultura, ja jestem za. Są pewne naleciałości, ogólnie rzecz biorąc, które widzimy, dostrzegamy. Ja pierwszy skręt taki zrobiłem w wymiarze dynamicznym, a pamiętamy, że skręt możemy zauważyć w wielu przestrzeniach, już nie mówiąc o DNA, które tworzą pewną charakterystykę, a to jest wartość dodana. Stworzyłem kiedyś 10 lat temu muzeum wygrane w konkursie międzynarodowym Muzeum Sztuki Współczesnej Wrocław. Jeżeli Państwo mogą zajrzeć w międzyczasie czy po dyskusjach na ten obiekt, który niestety chyba nie powstanie, ale może siłą rzeczy będzie czas, a projekt jest wartościowy. Dlaczego? Gdyż został obrócony ze względu na pewien kontekst elementu, jakim jest kościół, który odsłania elewację tak bardzo wartościowej bryły. I tu jest ten element, który dał mi zrozumienie, że odejście od pewnych norm geometrii jest znaczące, ale w zachowaniu pewnych zależności. I ta zależność tutaj, jak Państwo słuchali dokładnie moich etapów projektowania, dochodzenia do tego skrętu, proporcji, jak również zwieńczenia, które jest inne, które jest charakterystyczne, znaczy tak wiele, że nie było elementów, a w moim życiu zawodowym, jeżeli Państwo popatrzą na projekty, ja nie chcę tutaj bronić tezy, jedynie mówię o uniwersalizmie i obiektach, które gdzieś są kojarzone, to jest wartością dodaną. Jest element bardzo istotny w moim rozumieniu tworzenia. Zero inspiracji, szukania czegoś, to wynika z kontekstu i również tej narracji. Taką opowieść Państwu przedstawiłem. I tu mówimy o również skalach. Jeżeli Państwo zobaczą okręgi, obiekty w skali metrowej, a zobaczą Państwo obiekty sery, które jest na poziomie 8-10 metrów, Państwo zauważą to różnicę interpretacji, jak i również sposobności fizycznej obcowania z tym obiektem. I to są znaczenia różne. Proporcje, charakterystyka, matematyczne sformułowanie obrotu, które świadczy wiele, dlaczego ten obrót został wykonany i zaprojektowany. I to jest moja odpowiedź. Głos z tyłu, jeszcze jeden głos z tyłu. Jeszcze pozwolę tylko, przepraszam, uzupełnić w imieniu jury, jeżeli jeszcze tylko mogę. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, oprócz tego, że w jury mieliśmy wielu członków samego jury, ale też naprawdę ekspertów o bardzo bogatej wiedzy i niewątpliwie fakt podobieństwa, tudzież niepodobieństwa do różnego rodzaju już znanych w historii i kultury, i popkultury elementów był przedmiotem dyskusji jury. Natomiast po pierwsze doszliśmy do wniosku, że w wielu pracach powtarzają się elementy, które są elementami klasycznymi, które nie tylko, że występują akurat na okładce albumu, którego premiera miała miejsce przed moim urodzeniem, więc przykro mi bardzo, ale nie zorientowałam się jeszcze wtedy. Ale była na okładce i była również, jak się doczytałam w Wikipedii, również figurka o tym kształcie dystrybuowana w liczbie 1000 sztuk fanom. Ale też ja mam świeczkę w tym kształcie. Ja tylko bardzo proszę, jeżeli pan chce zabrać głos, albo pan chce zabrać głos, naprawdę ten mikrofon jest wolny i można to zrobić, przedstawiając się z imienia i z nazwiska, ale myślę, że warto byłoby zachować pewną kulturę tej dyskusji. Także bardzo dziękuję i oddaję głos. Dobrze, głos z tyłu. Tak. Dzień dobry, nazywam się Bogna Świątkowska, prowadzę Fundację Będź Zmiana. Ja z przykrością muszę powiedzieć, że niestety nie należę do osób,
które przyjęły ten werdykt z radością, a także należy do tej grupy osób, które się zdziwiły, że przyznano pierwszą nagrodę w tym konkursie. Jesteśmy krócej, mniej niż pół roku mija od czasu, kiedy w tym budynku prezentowana była wystawa przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zatytułowana Pomnikomania. Gdybyśmy byli miastem uczącym się, to odrobiwszy tę lekcję, potrafilibyśmy chyba lepiej sformułować gest, który pozostanie w przestrzeni naszego miasta na długo, który powinien nas łączyć, nie dzielić, który powinien upamiętniać bardzo ważne wydarzenie w sposób, co do którego się zgodzimy, że zarówno forma, jak i kontekst reprezentują to, co dzisiaj myślimy o wydarzeniach sprzed 100 lat. Jako pierwsza zajmuję takie otwarcie krytyczne stanowisko nie tylko wobec tej pracy, ale także wobec przyznania w ogóle pierwszej nagrody. I chciałabym poprosić nie pana architekta, którego pracę bardzo cenię i który wydaje mi się nadmiernie używa różnych figur stylistycznych, aby uzasadnić swoje dość proste jednak decyzje projektowe, a Marlenę Happach o to, żeby powiedziała, dlaczego przyznano pierwszą nagrodę. Bardzo dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, oprócz tego, że w dyskusji na temat pomnika Bitwy Warszawskiej uczestniczę w tym konkursie, tak jak już powiedziałam, w pewnym sensie na finiszu, ale jeszcze jako szefowa oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich uczestniłam w wielu spotkaniach i dyskusjach najpierw o tym, gdzie ten pomnik powinien się znaleźć, jaką powinien mieć formę, jaka powinna być maksymalna wysokość, czy od razu musimy mówić o tym, że to jest łuk, czy może powinna być to zupełnie inna forma. O ile osobiście nie wiem, czy moją decyzją projektową dla miasta byłoby wprowadzenie kolejnego pomnika, o tyle jestem pełna szacunku, dlatego że mamy w tej chwili taką, a nie inną emanację potrzeby społecznej i doceniam tę grupę mieszkańców Warszawy, którzy tego pomnika potrzebują. Najpierw przez lata przeciągała się dyskusja, gdzie ten pomnik postawić. Padały cały czas kolejne kandydatury i żadna nie zyskała pełnej aprobaty nikogo. W efekcie okazuje się, że przeprowadzenie konkursu było cały czas niemożliwe, ponieważ nie było porozumienia, które miejsce jest dobre. Czyli już na poziomie wyboru lokalizacji okazało się, że nie możemy znaleźć konsensusu. W końcu, i tutaj naprawdę muszę z ogromnym podziękowaniem i szacunkiem zwrócić się do obu stron z naszej sceny politycznej, bo zarówno władze państwowe, jak i władze miasta dokonały w mojej ocenie pewnego cudu. Porozumiały się, została wybrana lokalizacja, zostały zebrane fundusze w mieście, pan premier również zaproponował wsparcie. I został ogłoszony konkurs na tę lokalizację i dla tej lokalizacji zostały wyznaczone pewne parametry pożądane, ale też nie wymagaliśmy startowania w konkursie w ciemno, w totolotka. Zaproponujcie coś, a może nam się spodoba, a może nie. Tylko bardzo uczciwie i bardzo rzetelnie zostały sformułowane założenia ideowe, które zostały w 6 punktach określone. I na te 6 punktów, które mówią o europejskim znaczeniu Bitwy Warszawskiej, o tym, że była to wojna nie o granice, ale o niepodległość, o tym, że przyniosła nam zwycięstwo samodzielnym wysiłkiem polskim, o tym, że była to nie tylko konfrontacja militarna Polaków z narodem rosyjskim, ale z pierwszym państwem totalitarnym ówczesnego świata, o tym, że podkreślenia wymaga zjednoczenie społeczeństwa polskiego w decydującym momencie wojny polsko-sowieckiej i o tym wreszcie, że to zwycięstwo dało nam to cenne 20 lat wolności i możliwość urządzenia własnego państwa, o tym postanowiliśmy na etapie budowania regulaminu. I pod tym względem były oceniane tak samo wszystkie prace. I wydaje mi się, że było to bardzo uczciwe postawienie sprawy. I teraz na ten konkurs odpowiada 58 autorów przesyłając pracę, bo ponad 90 zgłosiło się, że w ogóle... 114, że w ogóle gotowi są podjąć takie wyzwanie przy tych warunkach, przy tej lokalizacji i przy tym jury, nie licząc mojej skromnej osoby, bo jak już powiedziałam, znalazłam się w tej sytuacji nieco później niż moi współtowarzysze z jury. I
Nie wiem, czy Bogna chce zasugerować, że poziom był tak niski, że nie było z czego wybierać. Jeżeli tak, to absolutnie się z tym nie zgadzam, dlatego że naprawdę były tam prace wyjątkowe. A poza tym uważam, że były to takie prace, które w najlepszy sposób wyrażały naszą umiejętność na dzisiaj, wyrażenia tej naszej potrzeby w przestrzeni publicznej, która wyraża naszą pamięć o tym wydarzeniu europejskim. Dlatego nie mam wątpliwości, że tym wszystkim, którzy się zaangażowali w ten proces, należy się ta realizacja. I to jest moja odpowiedź. Dzień dobry, Tomasz Grochulski, jestem fizykiem, więc człowiekiem całkowicie spoza branży. Nikogo nie reprezentuję, chociaż chciałem powiedzieć o pewnym pomyśle kolegi, który nie mógł przyjechać i poprosił, żebym też powiedział. Chciałem skomentować przede wszystkim pewną mizerię. Nie tyle projektu, bo nie znam się na tym, nawet mi się podoba, ale mizerię całego tego przedsięwzięcia. To jest symbol, który ludzie chcieliby, żeby kojarzył się z symbolem Warszawy. Nie jakimś pomnikiem, nawet bardzo ładnym. I na dzisiaj tym symbolem Warszawy jest Pałac Kultury imienia Józefa Stalina. No, to zależy, jak głęboko sięgać, prawda, w historię. Ten napis tak był zamalowywany, tak znikał, no ale to nie o tym chciałem mówić. Zarówno w wymiarze, powiedziałbym, finansowym, bo to jak złośliwie piszą w internecie, to 3 razy palety na Placu Bankowym, prawda, budżet tego pomnika. Prześmiewczo tak wypisują, więc to też jest pewnego rodzaju ranga. Natomiast rzeczywiście ludzie chcieliby, żeby to zwycięstwo w 1920 roku łączyło się z Warszawą jako taką. I tak logicznie rzecz biorąc są tylko dwie możliwości. Albo to, co proponował swego czasu Jan Pietrzak, żeby ten Pałac Kultury zdominować w wyniku, no, tak jak tą Świątynię Opatrzności Bożej tam budowano wiele lat, no to zrobić coś takiego, co zdominuje Pałac Kultury i będzie tym symbolem Warszawy na zawsze, prawda? A druga propozycja, którą właśnie kolega prosił, żebym zgłosił, prawda, to żeby wykorzystać Pałac Kultury jako podstawkę do tego pomnika, co i na przykład na górze orzeł, prawda, który w szponach trzyma sierp i młot, prawda, i to byłby symbol, z którym by później Warszawę identyfikowano, prawda? Pomijam elementy takie natury tam formalnej, ale takiej dyskusji nigdy nie było. To jest tak, jak pani tam powiedziała, jeszcze jeden pomnik, a wydaje się, że to jest wydarzenie, które w skali świata jest unikalnym i zasługiwałoby na coś więcej. Dziękuję. Potraktuję to jako komentarz. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jerzy Kalina. Troszkę jest mi bliski ten temat, tym bardziej, że brałem też udział w tym konkursie. No i mamy tutaj też odpowiedź też na ten temat, co przed chwilą powiedział Pan. To jest Pałac Kultury właśnie przekształcony. Jest projekt. Nie mówcie, że nie ma, bo już jest tu. Jest autor też między nami. Mógłby skomentować, ale ja nie będę mówił za Pana. Dziękuję. Za projekt. Przekazaliśmy projekt panu ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. I mówiąc o dziedzictwie, właśnie chciałbym to poruszyć. Myślę, że troszkę przybieramy nie te pozy, nie te słowa do tego, co widzimy i co czujemy. Myślę, że tutaj niewielu jest takich, którzy by powiedziało tak. To tak sobie wyobrażałem. Chciałbym usłyszeć, żeby ktoś tak powiedział i żeby tak to zabrzmiało. Dla mnie to w tej chwili jest atrapa pomnika. Przepraszam autora, ale my robimy to samo i te same też czasami błędy popełniamy, bądź przesytu, bądź niedosytu, bo jest raz maksymalizm i mamy Pałac Kultury, potem jest minimalizm i mamy tylko jedną czasami formę. Tu jest coś moim zdaniem smutniejszego. My udajemy, że chodzimy, a nie chodzimy, bo jedną nogę to mamy jak protezę.
I ten pomnik mi przypomina niestety protezę pomnika. Że coś... że udajemy, że chodzimy. I kary będą umowne. Więc wracając do tego pojęcia protezy. To jest szersze pojęcie, bo one można na życie nawet. Życie żyją jako pewien niezwykły... Tak. No właśnie, chcę za chwilę to powiedzieć, a pan minister mi przeszkadza. Przepraszam, panie mistrze. Chciałbym kontynuować ten temat, bo wydaje mi się, że ta proteza to nam służyła zbyt długo i niepotrzebnie. Że udawaliśmy, że Pałac Kultury jest nasz, że jest piękny, że jest niepowtarzalny, że gdzieś tam są prawdopodobne, ale tam akurat oni to kochają, a my nie za bardzo. I neonem przykryliśmy napis kuty, piękną antykwę. Józef Stalin, wiemy wszyscy, kto to jest i w dalszym ciągu. Dlaczego o tym mówię? Bo ja złożyłem właśnie projekt, gdzie w projekcie, w części centralnej dużego pylonu znajduje się Pałac Kultury. Postawiłem go specjalnie do góry nogami i on stworzył, jest na dole, tylko niestety tam na dole to trudno cokolwiek wyczytać, bo na 6 plansz, które złożyłem, tam są tylko 2. I, no, ale ma zaletę, bo niedaleko ma do toalety, bo tam jest właśnie toaleta i może to jego miejsce. Zapewniam, że toalety są na każdym poziomie. I wracając do tego, co jest poważniejsze, to jest właśnie to, co pan przed chwilą wspomniał, że wychowani byliśmy w kategoriach takiej przeskalowanej doskonałości, która stoi cały czas w Warszawie. Ja myślę, że go nie trzeba burzyć, ale trzeba właśnie zrezygnować z protez. I taką protezą niestety będzie w tej chwili ten pomnik, który powstaje, bo to jest pomnik, który jest raz lewoskrętny, raz prawoskrętny, tak jak nam się polityka zresztą układa i raz posłyszy jednym, raz drugim. I w tym takim rozmachu lewo-prawo my kulejemy idąc, popieramy naprawdę rzeczy, które kompletnie dezorientują tych, którzy do nas przyjeżdżają, zwłaszcza po latach. Jak im mówimy o bitwie tej 20 roku, to tu, żebyśmy się naprawdę wykształcili na najlepszych uniwersytetach świata. To nikt nie dojdzie do tego, co tak naprawdę ta forma wyraża, a powinna wyrażać, z kim była ta wojna, wygrana czy nie przegrana, czy zakończona czy nie zakończona. I raz i pierwsza, druga nagroda opłakuje i to jest lamentozo. Nie ma tutaj żadnego elementu zwycięstwa, tylko mamy oczywiście skupienie, chociaż w tym miejscu nie będzie skupienia nigdy, ponieważ tam się spotyka ruch o takim natężeniu, że jeszcze będzie większy. Chyba, że jak się przykryje, to tak jak są plany, tam będzie pewne wyciszenie. Ale proszę mi wierzyć, że ja patrząc się na brzydkie domy, na brzydkie wille, na brzydkie ulice, chciałbym zobaczyć coś, co jest ważne w formie i dźwięku tej formy, niefałszywe. My się podpisujemy w tej chwili pod czymś, co nie ma w sobie tego dźwięku, o którym autor mówił bardzo pięknie, ale to jest ładna piano i ładna literatura. Natomiast prawda jest taka, że to można postawić wszędzie, wszystkim i nikomu właściwie. I ja się z tym, ja się z autorem utożsamiam, natomiast nie utożsamiam się z jego z wielką satysfakcją. Ja mu współczuję, bo niestety, ale no, włączył się w nurt takich pomników, które są w tym momencie ciągiem właściwie temu, który trwa, czyli jest w tym fałsz, nie ma prawdy i nie będzie prawdy, jeżeli on będzie brzmiał tak, jak został zaprojektowany. On wymaga na pewno albo zmian, albo należymy, no, powinniśmy wszyscy przystąpić do nowego konkursu i nowy konkurs może coś uświadomi nam i
I jak po roku czy po dwóch latach, skoro czekaliśmy 100 lat, a teraz wiemy, że coś będzie połowiczne, coś będzie zastępcze, to będziemy w dalszym ciągu atrapami albo tymi, którzy wymagają naprawdę kuracji, bo coś na to wygląda. Dziękuję. Ja mam taką prośbę o ograniczanie wypowiedzi, no powiedzmy do 2 minut. Tu jeszcze ze środka sali był jeden głos, potem przekazuję mikrofon do przodu. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr Kudelski. Uczestniczyłem z bólem serca w konkursie. Chciałbym Państwu powiedzieć, że polecam taką książeczkę, kontynuując słowo mistrza, pana Kaliny. Polecam Państwu taką książeczkę, którą napisał Christian Norberg Schulz, szczególnie architektom, żeby odrobili lekcje ze studiów. Znaczenie w architekturze zachodu. Otóż, proszę Państwa, Christian Norberg Schulz pisze bardzo krótko w tejże książeczce. Architektura zajmuje się poszukiwaniem znaczeń zawartych w przestrzeni i tłumaczy te znaczenia na konkretne formy architektoniczne. I to jest, to dotyczy również i artystów, i rzeźbiarzy. Ów proces, o którym pisze Christian Norberg Schulz, według mnie i nie tylko mnie, tutaj nie wystąpił. Ja chciałbym też zwrócić uwagę na sposób przeprowadzenia tego konkursu. Dość dla mnie w pewnym momencie kuriozalny. Miałem przyjemność startować z profesorem Konradem Kucza-Kuczyńskim, Andrzejem Miklaszewskim, w wielu konkursach, również z profesorem Ewą i Stefanem Kurełowiczami. Stefan już odleciał. I przyzwyczajony jestem troszeczkę do innych zasad. Otóż nie lubię, jak informuje się mnie o tym, że jest otwarcie kopert, wielka uroczystość, 15 minut po terminie, kiedy ta uroczystość właśnie się rozpoczęła. Otrzymałem maila, będąc na tej uroczystości. Dziękuję Gazecie Wyborczej, że mnie powiadomiła, bo tam przeczytałem, że takie otwarcie jest. Co więcej, na tej wystawie znalazłem tylko 2 moje plansze. Mam nadzieję, że plansze kolegów były wszystkie. Nie, koledzy mówią, że nie. Tak, tak. W odpowiedzi tutaj nie chcę tego czytać. Organizator odpowiedział mi, że było duże zamieszanie i być może moje plansze są na plecach plansz zwycięskich. No dość kuriozalne rozwiązanie, odpowiedź. Mam jeszcze 2 wnioski formalne oparte, to tego też nie chcę czytać. To są spostrzeżenia bardzo konkretne. Przyzwyczajony jestem do konkursów sarpowskich, bądź do konkursów, które odbywają się w Szwajcarii, Niemczech, Dubaju, Japonii. Ostatnio w zeszłym roku byłem z moimi studentami w Indiach, gdzie spośród całego świata prac zdobyli coś, nieważne. I do takich warunków konkursu nie jestem przyzwyczajony, gdzie, proszę Państwa, mówi się o kwocie pieniążków. Potwierdza się tą kwotę w zapisach w 2 miejscach, w warunkach konkursu. Co więcej, w odpowiedzi na pytania, na zadane pytania, potwierdza się tą kwotę, natomiast jak ktoś mi tutaj celnie pomógł wcześniej, rzeczywiście to są palety z placu razy 3. Więc za te pieniądze my nic takiego nie wybudujemy, tak? Więc skąd weźmiemy na to pieniądze, nie wiem. Natomiast gdybyśmy wszyscy my, proszę Państwa, moi koledzy, którzy startowali w tym konkursie, mieli inne dane, być może te prace byłyby inne, nie wiem. Następnym takim uchybieniem i tego, że zawsze w żelazny sposób architekci przynajmniej przestrzegają, nie pisze się ludzie na planszach tego, co się napisało w książeczce. Przecież po to, żeście układali ten regulamin konkursu, żeby potem ludzie pisali ideę na planszach, tego się nie robi. Jest po to opis osobno w 2 egzemplarzach, jest to dokładnie opisane,
i takie elementy się oddaje, a nie pisze się na planszach, to jest idea, to jest tamto i pisze się drugą książeczkę na planszach. Przecież Chińczycy by was ze swoich konkursów wyrzucili. To na tyle, bardzo dziękuję. Dobrze, to odpowiadając na część pytań, bo rozumiem, że na ostatnie to także możemy wspólnie odpowiedzieć. Zapewniam, że wszystkie plansze, które zostały nadesłane, były wystawione. Zapewniam, że wszystkie plansze, które były nadesłane, zostały wystawione. I zapewniam, że wszystkie plansze były eksponowane i przedstawiane sądowi konkursowemu. Mogło się zdarzyć, że jedna praca była prezentowana na jednej i na drugiej stronie ekspozytora. Co do faktu, że niektóre z plansz, niektóre z prac, czyli prace niewyróżnione, są prezentowane na dole w postaci dwóch plansz, a nie sześciu na przykład, to jest odpowiedź na zastrzeżenia pana Jerzego Kaliny. Wytłumaczę to tym, że nie mamy obowiązku przedstawiania po pierwsze wszystkich plansz, a po drugie przy takiej ilości prac, a jest 58 zgłoszeń, naprawdę, proszę państwa, dysponujemy jednak stosunkowo ograniczoną przestrzenią na wystawę. Natomiast zapewniam, że wszystkie państwa prace w całości zdigitalizowane będą później prezentowane. Jeżeli chodzi o tekst na planszach, nie było żadnego wymogu, co należy umieścić na planszach. Pozostawało to do dyspozycji uczestników konkursu. Jeżeli któryś uczestnik chciał przedstawić jeszcze raz treść książeczki, no to powtarzał dwukrotnie swoją treść, ale w żaden sposób nie było to też przedmiotem korzystniejszej oceny jury konkursowego. Halo? Działa? A, przepraszam, czy ja mogę ad vocem chwilkę? Katarzyna. Tak, sekundę. Znaczy, Piotr, słuchaj, jeżeli małe budżety, nie jesteś przyzwyczajony do małych budżetów w Polsce, no to właściwie mogę ci tylko pogratulować. Dziękuję. Katarzyna Iwanicka. Ja jestem z wykształcenia historykiem sztuki, choć nie zajmuję się, prawda, architekturą. No więc chciałam powiedzieć taką rzecz, zgodzić się z panią przewodniczącą konkursu, że były podane warunki, że oczekiwaliście państwo prac między innymi o wojnie, o szacunku zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się rozwodziła, bo jest mało czasu, ale proszę, może pani zdefiniuje, co pani widziała w projekcie, który z tych punktów pani zdaniem został spełniony przez pierwszą nagrodę. Przez pomnik, który może być wszędzie, stanąć wszędzie, wystarczy zmienić datę. Także no tylko tyle. Chciałam panią o to zapytać. Znaczy, czuję się wywołana do tablicy, aczkolwiek mam wrażenie, że się trochę powtórzę względem tego, co mówiłam, ale zarówno to właśnie europejskie znaczenie Bitwy Warszawskiej, tutaj też odpowiadając na pana sugestię, że to miało być tylko i wyłącznie warszawskie, nie, bo bitwa nie miała miejsca dokładnie tylko i wyłącznie w Warszawie i nie mieliśmy takiego zamiaru, żeby tylko to podkreślać. Mówiliśmy bardzo dużo na temat tego, że właśnie ten pomnik podkreśla tą cywilizacyjną, tak, a nie tylko militarną rolę tego wydarzenia w historii. Niewątpliwie czytelny jest ten element wiktorii i zwycięstwa. Również myślę, że tutaj nie ma nikt żadnych wątpliwości. Jest pokazane to starcie dwóch sił. Także wydaje mi się, że każdy z tych postulatów został spełniony, co naprawdę... No to już rozumiem, że jest to ocenne i że pani się może z tym nie zgadzać, ale podkreślam, że według jury było to obecne. Dobry wieczór, ja nazywam się Andrzej Pałukiewicz, ja jestem dziennikarzem, organizatorem imprez kulturalnych, no i warszawiakiem i jakby pasjonatem przestrzeni miejskiej, tak to mogę określić. Państwo pewnie znacie opinię warszawiaków, na których tu się państwo powoływaliście niektórzy na temat tego pomnika, bo warszawska ulica na forach internetowych już ochrzciła ten pomnik. Państwo wiecie jak, prawda? Wiertło, przekręt. Są inne, niektóre wulgarne, od razu trzeba powiedzieć. Krótko mówiąc, to ważne. Ja przeglądałem forumy bardzo różnych opcji i naprawdę do wyjątków należały opinie aprobujące. I uważam, to jest klęska, bo w wypadku pomnika
On musi być czytelny i musi się odwoływać do powszechnego, szerokiego odbioru. Jeśli tego nie robi, jeśli to gorsza, spotyka się z szyderstwem, to jest to klęska po prostu. Ja chciałbym poprzeć opinię pana Jerzego Kaliny. Absolutnie uważam, że nie należy spieszyć się z tym pomnikiem na tą rocznicę. Chcę powiedzieć, że w przyszłym roku też jest rocznica, bo przecież tak naprawdę wojna z bolszewikami zakończyła się w roku 21. I apeluję o to, żeby konkurs powtórzyć, dać więcej czasu autorom. Konkurs był organizowany pospiesznie. Wielu twórców, o których wiem, nie zdążyło po prostu się przygotować do tego. To wymaga. To wymaga choćby pewnej papierkowej roboty monstrualnej, która często zajmuje więcej czasu niż sam proces twórczy. Apeluję o powtórzenie konkursu, danie szansy Warszawie i Polsce. Środki? Proszę Państwa, odwołajmy się do Polaków. Zróbmy zbiórkę ogólnopolską. Jestem przekonany, że na to dzieło, jeśli będzie godne, znajdą, Polacy wysupają te pieniądze. 3 miliony to jest groteskowa suma. Na takie upamiętnienie, takiego wydarzenia naprawdę zasługujemy na coś znacznie więcej. Znacznie ciekawszego. Takiego, który spotka się z aprobatą. Czegoś takiego, co zwróci uwagę też cudzoziemców. Tam przychodzi mnóstwo turystów. Coś, co będzie naprawdę znakiem. Jeszcze raz apeluję, powtórzmy ten konkurs. I jeszcze jedna rzecz, może najmniej ważna. W Warszawie nie ma za dużo dobrych, udanych pomników. Niestety. I może się okazać, że jednym z najlepszych pomników w Warszawie ciągle jest pomnik Nike warszawskiej. Bo to jest bardzo dobry pomnik. Czy nie stać nas na pomnik naprawdę, który będzie artystycznie dorównywał chociażby tamtemu? Zresztą jak przedtem, jak rozmawialiśmy z Wojtkiem przed tym, być może jeden z najpiękniejszych pomników, jaki w Polsce istnieje, to jest pomnik powstań śląskich Zembły w Katowicach. To wspaniałe dzieło. Wspaniałe dzieło, które się obroniło. Gdy się porówna ten projekt z tamtym chociażby, to po prostu jest przepaść. Jeszcze raz apeluję, stwórzmy naprawdę wspaniały pomnik tej jakże ważnej rocznicy, ważnej dla wszystkich Polaków i nie tylko Polaków. Tutaj zajmę miejsce. Ale proszę użyć mikrofonu, bo naprawdę nie słychać. Ja mówię głośno. Czy to wystarczy? Nie. Chciałbym pokazać naszą pracę, którą... Panie, publiczność mówi, że nie słychać. Proszę jednak wziąć mikrofon. Okej. Zaczniemy. Tak. Pokazywanie prac z tej odległości. Praca, która nie została dopuszczona do udziału, wygląda w ten sposób, że koncepcja polegała na tym, że wykonaliśmy koronę z 12 łuków triumfalnych, żeby pan minister widział. 12 łuków triumfalnych ustawionych w koło we wszystkie strony świata, pokazujących w swoich zarysach literę V, zwycięstwo, literę W, Warszawa, literę W, Wisła, M jak Maria, korona 12 łuków triumfalnych. 12 to jest cyfra Unii Europejskiej, która skorzystała z tego, że jest 12 systemów filozoficznych, które zaakceptowano na starcie w tworzeniu Unii Europejskiej. Ja przeczytam, jakie założenia myśmy mieli. A tak, Andrzej Baran, architekt, urbanista, z 50-letnim doświadczeniem, niedopuszczony do konkursu tegoż. Z formalnych powodów różnych. Po pierwsze, w ciągu ostatnich 15 lat nie realizowałem podobnego pomnika ani przestrzeni miejskiej. No ale może... No przepraszam bardzo. Dobrze, ale trzeba... To należało Dobra, druga sprawa. Ponieważ szukałem ludzi, którzy by pomogli w tym starcie, między innymi pan Gustaw Zemła w ostatniej chwili powiedział, że nie. Ja, pomnik pana, koncepcja mi się bardzo podoba, ale po prostu nie,
mogę panu pomóc w tym względzie, bo to jest nie fair. I zostałem w takiej sytuacji, że nie mogłem wystartować, ale koncepcję zrobiłem do końca, w terminie, wraz z opisem i zmieściłem się prawie, że w tych 3 milionach. I teraz powiem, na czym polega ta koncepcja. Nie jest mi wygodnie, no ale trudno. Koncepcja polega... O, no fajnie. Dobra. To teraz skorzystam sobie tylko jeszcze z notatek i już. Symbol korony nie był dotąd stosowany w tej formie w pomnikach światowych. Czy celność i prostota nowoczesnej formy upamiętnienia przemówi do wszystkich, także do dzieci i do osób innej kultury. Proponowana forma pomnika posiada wyraz ponadczasowy. Ten znak będzie teraz mógł być kojarzony z Warszawą i z miastem królewskim. Rozwiązanie architektoniczne. Odpowiadam na te, które... Pomnik jako jeden z nielicznych będzie miał swoje wnętrze. Korona i wchodzimy do wnętrza. W Warszawie takim pomnikiem jest pomnik nieznanego żołnierza. Będzie jednakowo atrakcyjny z każdej ze stron. A no tak, rzeczywiście. Na pewno są jeszcze inne, ale to tak z grubsza. Symboliczność przekazu. Zwycięstwo symbolizuje krąg 12 łuków triumfalnych w kształcie korony w wysokości 19 metrów. Nie, to ja może... A może tak jak inni mieli czas, no to myślę, że szczególnie, że ja jestem w to bardzo zaangażowany. Krąg symbolizuje solidarność ponad podziałami dla obrony Polski. Zieleń wokół będzie symbolizowała wieniec laurowy zwycięstwa, a wielkość zwycięstwa symbolizują podwojone bramy triumfalne na wszystkie strony świata. Bramy triumfalne, które prowadzą do wnętrza i na zewnątrz, bo po prostu tam bez sensu jest budować bramę triumfalną, która nigdzie nie prowadzi. Ja mam taką propozycję. Ponieważ pan jest bardzo zaangażowany, wyjątkowo, ja bym bardzo prosiła tutaj organizatorów o dowieszenie tej planszy do wystawy i dołożenie tam opisu i wszystkich państwa zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z pana pracą. Dziękuję bardzo. Okej, jutro przyniesiemy. Przepraszam, tu jest jeszcze jeden głos tam i 2 ostatnie głosy przyjmuję. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Lis, jestem mieszkańcem Warszawy, mieszkam w okolicach Placu na Rozdrożu. Chciałem podziękować sądowi konkursowemu za niewybranie bardzo nieumiejętnych form żołnierskich. Bardzo się cieszę, że ten pomnik będzie taki bardziej otwarty na interpretację, a nie będzie Biblią Pauperum. Bardzo za to serdecznie dziękuję i także gratuluję autorowi zwycięskiej pracy. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem elegancji. I chciałem zapytać, ponieważ mieszkam niedaleko, czy remont placu, ponieważ rozumiem, że pomnik będzie w miejscu, gdzie się schodzi do przejścia podziemnego, czy remont i postawienie pomnika nie spowoduje barier przestrzennych, że na przykład do placu na Rozdrożu nie będzie można się było dostać od jednej strony, czy przewidziane tam będą pasy? Oraz mam takie drugie małe pytanie, że w przypadku, gdyby jednak, tak jak był pomysł, żeby zrobić ten plac w końcu wielkim, czy można by, co wtedy z tym pomnikiem? Czy on będzie dalej pasował, czy będzie go trzeba nim podwyższyć? Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, 3 ostatnie głosy. Tu jest odpowiedź, czy nie powinna pan, pani za chwilę. Odpowiedź. Dobrze. Czy można? To jeszcze może pozwólmy odpowiedzieć autorowi. Postaram się odpowiedzieć bardzo krótko. Proszę. Bardzo dziękujemy. Oczywiście jest planowany remont całego placu, łącznie z tym, że jest planowane również wprowadzenie przejść naziemnych. To był w ogóle warunek w konkursie i muszę powiedzieć, że również spieraliśmy się tutaj wiedzą konsultanta z Zarządu Dróg Miejskich, który zajmuje się, jest pełnomocnikiem w ogóle do udostępniania dla osób z różnymi dysfunkcjami ruchowymi, plus muszę powiedzieć też pani Paulina Sikorska, która była członkiem jury konkursowego, bacznie na to zwracała cały czas uwagę i na pewno będziemy o te standardy jak najbardziej dbali. Proszę Państwa, jeśli wolno, po tym głosie, tak? Mój głos. Jestem słyszany, tak?
Proszę Państwa, Robert Wujek, jeśli wolno, posłuchajcie króciuteńko, co tym wszystkim po wysłuchaniu bieżącej debaty sądzi przedstawiciel warszawskiej ulicy. Otóż punkt pierwszy. Idąc tutaj, obawiałem się, że postulat, aby pomnika nie budować, z powodów, które tu też były przez przedmówców wymienione, żeby sobie dać spokój, jak to się mówi, teraz, w tym roku, że ten postulat będzie jakąś straszną herezją i kto będzie ją głosił, będzie kamienowany. Ale nie będzie, bo jak rozumiem, jak słyszeliśmy, ten postulat został już przez kilku przedmówców wypowiedziany. I mi, nie tylko, bo przecież rozmawiamy z innymi warszawiakami, pozostaje powtórzyć. Dajmy sobie spokój w tych warunkach, w tej lokalizacji, w tej formie. Teraz nie budujmy, nie budujmy. To jedno. A druga kwestia, no i nadal proszę o wyrozumiałość i o to, by mnie jednak po tym, co powiem, stąd bezpiecznie, drodzy rodacy, wypuszczono. Otóż sami słyszeliście, że kwestia doniosłego wydarzenia sprzed 100 lat nam gdzieś tutaj zupełnie odpłynęła. Nie o tym była ta debata, poza krótkimi jej fragmentami. I ja proponuję, streszczam, wyobraźni, ale można też to sobie wizualizować, no internet na przykład może posłużyć, proponuję porównanie dwóch wystaw. Jedna to ta, która w tym, na planszach, w tym budynku się piętro niżej, dwa piętra znajduje, bo pamiętajmy, że część prac jest na poziomie gruntu, a część piwnicy, także te wszystkie 60 prac jest tutaj, jak rozumiem, prezentowanych. A druga wystawa, wystawa fotografii obiektów już od kilkudziesięciu lat istniejących. Otóż streszczam, mówimy tutaj o zwycięstwie militarnym w wymiarze doczesnym kontrrewolucji nad rewolucją. I w dziejach Europy, wciąż streszczam, w dziejach Europy XX wieku dwa razy coś takiego się wydarzyło. W Polsce wcześniej, 100 lat temu. A w tym innym kraju, którego nazwy boję się nawet wymienić, kilkanaście lat później. I uwaga, mówimy o upamiętnianiu, o architekturze, o rzeźbie, o formach przestrzennych, wielkich, małych, średnich. No więc w tamtym kraju w latach 40., 50., 60., jak wiadomo, w dziesiątkach miejsc tamto zwycięstwo było na rozmaite sposoby przez świetnych, wspaniałych artystów wszystkich dyscyplin upamiętnione i te budowle wciąż stoją, wciąż służą ludziom już od kilkudziesięciu lat, można je fotografować, oglądać i z tych fotografii tę drugą wystawę równoległą ułożyć. No dobrze, ktoś powie, dziś mamy rok 2020, tamte obiekty w tamtym kraju były projektowane, budowane ponad półwiecze temu. Ale niechże tamten dorobek, ponieważ mówimy o bliźniaczym wydarzeniu, już kończę, tak, już finalny akapit. Niechże tamten dorobek tamtego jakże bliskiego kulturowo nam kraju, na przeciwległych krańcach Europy, niechże on będzie jakimś odniesieniem, ponieważ mówimy o identycznym wydarzeniu, czy też dwóch bliźniaczych wydarzeniach, dwóch odsłonach tego samego militarnego zwycięstwa kontrrewolucji nad rewolucją. Dziękuję uprzejmie. Tu jeszcze pani głos. Panu też oddam.
Pani głos jest teraz. Tu jest jeszcze, jest, tak, tu jest jeszcze głos. Tu nie, przepraszam, tu był głos zgłoszony. Krótki głos tylko wobec realiów, jak gdyby Maja Brykalska-Karłowska, Politechnika, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Tak tutaj chciałam się jeszcze raz jakby odnieść, czy wrócić do słów kolegi, to znaczy o rozmowie ze studentami na co dzień o znaczeniu w architekturze. Ale no... Tak, każdy z nas patrzy inaczej, ta praca nie została dostrzeżona, mimo że właściwie warunki były tak sformułowane, że w tym miejscu patrzyliśmy, znaczy to głównie Staszek zresztą, jak, co tutaj się mieści w tym miejscu, w tym kontekście, a druga rzecz to, czyli jaka jest skala adekwatna do tego miejsca, nie do, a równocześnie do sformułowania tematu jako bitwy warszawskiej, nie zwycięstwa bitwy, tylko interpretacji czy znaczenia bitwy i to w tej lokalizacji, w takiej skali jakby odpowiedź na, poszukiwaliśmy odpowiedzi na te warunki. Ale ja teraz myślę, że tak, że to jest trochę źle eksponowane i że mamy delikatny żal, że te prace nie są eksponowane w całości, bo każdy z nas włożył dużo w to, no serce i tak jak pan tutaj autor główny o tym myśli, tak samo pewnie większość jednak uczestników do tego podchodziła bardzo emocjonalnie. A ja jeszcze chciałam zapytać autora, z czego jest ta wieża, bo ona tutaj prezentowana jest jakby była taka całościowa, związana kolorystycznie i materiałowo z tłem. Natomiast mówi pan o tych pomnikach sery czy rzeźbach. One są najczęściej z kortenu, ze stali, z taką fakturą. Czyli chciałam to wyjaśnić, czy to jest jednorodna rzecz, plac plus właśnie ten pion, kolorystycznie i materiałowo, bo w ogóle właściwie nie ma o tym mowy, czy nie widać tego z wizualizacji. A drugie pytanie do jury, czy do organizatorów konkursu. Przed tym konkursem były przeprowadzane warsztaty z mieszkańcami i tam wielu, czy jakby taka kwintesencją było też używanie tych przejść podziemnych na galerie sztuki, na jakieś no, atrakcje tego miejsca. I chciałam zapytać, czy to jest dobre w tym rozwiązaniu, że buduje się następny mur i teraz jest problem z tym, czy on jest odpowiedniej wysokości, czy odpowiednio dostępny, czy ma jakąś skalę dojścia i do odczytania są te informacje, czy nie łatwiej byłoby uzupełnić ten scenariusz właśnie o taką przestrzeń podziemną, która mogłaby dopełniać obraz tego pomnika, o taką część edukacyjną. To tyle. Tak, takie lapidarium. To głos może tak, dla autora. Potem pan. Krótko. Dziękuję. Odnośnie materiału, ze względu na kontekst, jak i również współczesną estetyczną formę, zaproponowałem formułę betonu architektonicznego z teksturą i z domieszką kruszywa, która w kontekście miejsca ma bardzo duże znaczenie. Zbudowana z trzech modułów, które zostaną wprowadzone do tej przestrzeni. Teksturę możemy oczywiście oglądać na planszach. Jest to forma się dopracowania prototypów, jakości, a kruszywo i ten materiał jest istotnym elementem również w zawartości merytorycznej. Dziękuję. Przejścia są zaplanowane jako przejścia, które zastąpią przejście podziemne i wydaje mi się, tu może bardziej opowie w przypadku założeń wytycznych, które było istotnym elementem. Ja odpowiem. Jeżeli chodzi o przejścia podziemne, to na placu mamy dwa. Jedno to jest to, które oczywiście jest zamiar wyzwolenia, drugie znacznie ważniejsze, także ze względu na swoją historię solidarnościową, czyli na, nie chcę tego nazwać nieformalną, ale galerię graffiti z lat 80. opozycyjnego, to jest to przejście, które jest pod Alejami Jazowskimi. Jedno od wyzwolenia zamykamy i zasypujemy, natomiast to drugie rzeczywiście będziemy, i to było rozważane na etapie obrad już, udostępnić, tym bardziej, że ono ma jako kolejny etap gdzieś prac nad placem, tym bardziej, że ono ma znacznie ciekawszą historię i także wystrój oryginalny, który będziemy musieli zachować, niż to przejście od strony Alei Wyzwolenia. Proszę Państwa,
głosy z sali, ostatnie głosy z sali, tu jeszcze pan i oddaję na koniec sali. Potem proszę ewentualnie do pytań w grupach. Proszę. Dobry wieczór państwu. Wojtek Szasz, zajmuję się socjologią, no w zasadzie powiedzmy przemocą symboliczną w przestrzeni publicznej i w życiu kulturalnym. Chciałbym powiedzieć, że ja dziękuję państwu, że w tym momencie ta atmosfera tutaj w tej sali jeszcze jest na tym poziomie. Chciałbym pogratulować wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i w zorganizowaniu tego konkursu, ponieważ wydaje mi się, że właśnie tego potrzeba jakiegoś spotkania. Potrzebujemy tematu, który musimy podjąć z różnych, jakby powiedzieć, no niestety z różnych punktów widzenia. I w pewien sposób organizacja tego działania jakoś to odzwierciedla. Krótko tylko powiem tyle, że warunki były bardzo trudne. Prawdopodobnie waga tego przedsięwzięcia po prostu nie mogła spotkać się w takich warunkach, w takim krótkim czasie. Po prostu może powiem tak, konkurs został przeprowadzony, natomiast ja tylko bym chciał powiedzieć, że może spowodować dalsze, jakby powiedzieć, sytuacje, które doprowadzą do dalszej, jakby powiedzieć, tak zwanej przemocy symbolicznej. I kwestia, tutaj padło kilka rzeczy, które są dosyć ważne. Richard Serra, który został tutaj wspomniany, kilka jego projektów właśnie spotkało się z pewnego rodzaju działaniem przemocy symbolicznej. Nie będę tutaj, jakby powiedzieć, nie ma czasu na ten temat, żeby rozmawiać, ale chciałem tylko po prostu powiedzieć, że waga tego przedsięwzięcia po prostu w tych warunkach prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie jako społeczeństwo udźwignąć. Zrobiliśmy bardzo dobrą pracę. Natomiast rezultaty prawdopodobnie, muszę powiedzieć, że kwestie, które zostały wspomniane, takie jak nawiązanie do Led Zeppelin, prawdopodobnie moglibyśmy też nawiązać do projektu Franka Gehry'ego. I tego się obawiam. Obawiam się, że pewne rezultaty mogą się spotkać z tak zwaną przemocą symboliczną, która w pewien sposób stanie się antytezą tego przedsięwzięcia. Dziękuję. Dobrze, tu jeszcze jeden głos. Ja może się... Działa. Ja się przedstawię. Dariusz Kowalski, artysta rzeźbiarz. Też brałem udział w tym konkursie, więc te wyniki nie są mi obojętne i bardzo się cieszę, że jury starało się wykazać tutaj swoim widzeniem. No zabrakło mi w tym jury faktycznie takiego spojrzenia czysto rzeźbiarskiego. To znaczy zabrakło mi rzeźbiarzy w konkursie, bo konkurs nazywaliśmy architektoniczno-rzeźbiarski, a rzeźbiarzy powinno być kilku, co najmniej tylu, ilu architektów. Tak było we wszystkich konkursach, które znam, nawet w czasach komunistycznych. Teraz to zostało zachwiane i my czujemy się jako artyści też tu pominięci, bo na tym etapie tak ważnego pomnika same plansze nie wystarczają, to znaczy powinny być modele i powinno być więcej czasu na zrobienie tych modeli, bo te modele są istotne, gdyż wtedy możemy zobaczyć formę, którą chcemy przedstawić, bo sama forma, którą krytykujemy, jest narysowana, ona może być lepsza, ale dajmy szansę artystom poprawienia tego właśnie w modelach, bo modele to jest podstawa, więc powinien być taki drugi etap, a mnie to bardzo zraziło, że ten konkurs jest jednoetapowy. Dlaczego? Powinien być drugi etap właśnie z modelami. I tak było, nawet na pomnik smoleński były te modele, chociaż wybrane, ale część modeli było. Można było je zrealizować, więc takie rzeczy są dosyć istotne. W konkursach plastycznych tej wagi, jakim jest właśnie bitwa, bo tu pan pięknie powiedział, czy nas to nie przerośnie. My musimy
przede wszystkim znaleźć tą odpowiedź taką, która wszystkich usatysfakcjonuje, niż tylko część grupy, wybraną część architektów bez naszego środowiska rzeźbiarskiego. Także bardzo się cieszę, że Państwo zauważyli jako jury te prace rzeźbiarskie, bo jest dosyć ciekawa, ale mówię, modele, no i druga rzecz, budżet. Budżet jest po prostu śmieszny i nie można zrealizować czy zaprojektować jakiegoś wielkiego dzieła w tym budżecie, tak ważnego dla Polski. Sam złożę się, jeżeli będzie potrzeba podniesienia tego budżetu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Kinga Rybak-Niedziółka, Katedra Rewitalizacji i Architektury SGGW. Zespół badawczy pomników, którym kieruję, stworzył jedną z podstaw metodologicznych wystawy Pomnikomania, która odbyła się wcześniej, o której wspominała prezes Będ Zmiany. Ja tutaj chciałam się krótko odnieść do dwóch kwestii związanych z wygranym projektem, mianowicie do kwestii języka i formy. Tak jak bardzo cennym, współczesnym jest zastosowany język bazujący na syntezie, unikający bombastycznych treści, odnoszący się do kwestii bardzo uniwersalnych, co jest absolutnie godne podkreślenia, tak niepokoi forma. Forma, która po odarciu z tych wszystkich nawiązań do helis, obrotów, różnych innych elementów, o których tutaj była mowa, tak naprawdę jest bardzo archaicznym w podstawie jakby samego swojego wyrażenia obeliskiem. Także jest jedną z form, którą tak naprawdę, która jest jedną z najstarszych stosowanych przy pomnikach. Także tutaj na ten dysonans bardzo bym chciała zwrócić uwagę. Dziękuję. Proszę Państwa, ostatni głos, ostatnie pytanie. Ja mogę jeszcze na chwilę? Ja jestem zdziwiony. Wojciech Korkucz, artysta plastyk, grafik. Nie złożyłem pracy w konkursie, ale mam pewne przemyślenia na ten temat. Nie jest prawdą, że nie padły... Nie jest prawdą, że nikt się nie domagał lokalizacji. Towarzystwo Patriotyczne, które zabiegało o Łuk Triumfalny, wielokrotnie przez chyba 5 lat rozmawiało i było zwodzone przez miasto stołeczne Warszawa odnośnie lokalizacji. Były toczone rozmowy, ale żadne konkrety nigdy nie zapadły. Dla mnie tutaj przy rozmowie tego konkursu brakuje jednej rzeczy, to jest karykatura tej idei. To jest karykatura idei pomnika Bitwy Warszawskiej. To nie jest ta lokalizacja, to nie jest ten format i to nie jest ten czas, gdzie taki pomnik powinien powstać. Nie można takiego pomnika pobudować przeciwko komuś, jeżeli jedne władze stołeczne nie za bardzo są do tego przekonane, a inne bardzo chcą. Takie pomniki należy oglądać z perspektywy, nie wiem, 50 lat, może 100 lat i po prostu wszyscy za tego typu wersję będziemy się wstydzić. My dzisiaj będziemy się wstydzić, znaczy nasze przyszłe pokolenia za tą naszą dzisiejszą decyzję będą się wstydzić, bo to jest karykatura idei pomnika. Proponuję to zrobić w innym miejscu, w innej lokalizacji, może na gruncie Skarbu Państwa, których w Warszawie jest bardzo dużo i tego w tej wersji nie realizować. To jest najlepszy przykład, jak ten pomnik nie powinien wyglądać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Na marginesie dodam, patrząc na jej przebieg, że spotykam się tutaj z Państwa strony z bardzo różnymi opiniami. My bardzo wiele z tych głosów też zauważyliśmy, dyskutowaliśmy o nich i powiem, że niemało wysiłku kosztowało nas zbudowanie już choćby sądu konkursowego, różnych opcji i różnych środowisk, które byłby w stanie spokojnie pracować i spokojnie dyskutować, mając często bardzo przeciwstawne oczekiwania i przeciwstawne żądania. A jednak mimo to sąd konkursowy się spotkał. Chciałbym zamknąć dyskusję, zaprosić Państwa jeszcze do oglądania prac. Panie premierze, czy jakieś podsumowanie na koniec? Pani prezydent? Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za bardzo żywiołową i żywą dyskusję. Jak Państwo zauważyliście,
Już na tej sali spotkały się co najmniej 3 głosy osób, które uważają, że tego upamiętnienia być w ogóle nie powinno i powinniśmy upamiętnić gdzie indziej. Przepraszam, był taki jeden głos w dyskusji, że mamy pomnikozę w Warszawie. Mieliśmy głos, że nie ta lokalizacja. Mieliśmy głos, że nie takie upamiętnienie, to było już więcej, przepraszam, naliczyłam. I mieliśmy głos, że piękne upamiętnienie w tym miejscu i podziękowania, że właśnie taka prosta forma. Ja wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tą dyskusję i może ponieważ Pan Premier, a myślałam, że Pan Premier powtórzy to, co powiedzieliśmy sobie podczas konferencji prasowej i odsłaniania, jeżeli Pan Premier pozwoli, to ja to wobec tego powiem, bo parę razy padła kwestia finansów, 3 miliony złotych, które zostały zgłoszone. Pracujemy przy tym projekcie od samego początku w bardzo dużej grupie. Jest to projekt, który łączy samorząd i łączy rząd. I na etapie realizacyjnym również uzgodniliśmy, że dalej tak będziemy pracowali. Łącznie z partycypacją finansową, mogę to powiedzieć, panie premierze, tak jest, łącznie z partycypacją finansową rządu, jeżeli będzie takowa potrzeba na dalszym etapie realizacji, a wiemy, że będzie taka potrzeba, bo prawdopodobnie jeszcze parę rzeczy w trakcie projektowania, jak zawsze przy tego typu realizacjach, może się zdarzyć, mam tu na myśli przede wszystkim infrastrukturę podziemną, ale nie tylko. Dziękuję bardzo. Ja nie wiedziałem, że pani prezydent... Że pani prezydent mówi o pieniądzach, tak, no to w sprawach finansowych jak najbardziej potwierdzam. Tu nie powinno być tych ograniczeń, to trochę było niefortunne i myśmy próbowali interweniować, no ale już było za późno. 3 miliony ograniczenia to było niefortunne, ale no, czasami tak bywa, że się niefortunne rzeczy dzieją. W sprawach estetyki, gustów i wyboru wypowiadać się nie będę z oczywistych względów, natomiast mam pytanie do artysty Wojciecha Korkucia. Proszę wskazać jedno miejsce, które należy do Skarbu Państwa, w którym ten pomnik mógłby sensownie stanąć, który upamiętnił. Od 5 lat nie wskazałeś, no ale czekam cierpliwie. Panie premierze, bardzo dziękuję. Ja może wobec tego pozwolę sobie oficjalnie zakończyć tą część. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli są jeszcze jakieś indywidualne pytania do... twórcy, do pana architekta, bardzo dziękuję i gratuluję, czy do nas to jesteśmy. Dziękuję.